Cześć, nas się kłania. Strefa Hanasa dzisiaj przygotowana dla was dzisiaj odcinek z Piotrem Bawolskim, który współpracuje z związkiem zawodowym koszykarzy, dużo o finansach, jakby to wygląda, jak to wygląda wśród młodych chłopaków, jak oszczędzać parę takich wskazówek, dużo się dowiecie, a przed tym przed tą rozmową typer Ewiner. Razem z zakładami bukmacherskimi robimy z Radosławem hyżym typera, gdzie możecie wygrać bonus w kwocie 20 zł. Typujemy mecze 23. kolejki Spójnia kontra Toruń oraz Dąbrowa Górnicza gra z Włocławek. Ciekawe mecze, mecze o playoff, mecze walki, mecze nawet o honor. Także no będzie, będzie bardzo ciekawe. Ciekawie, no, a, no niestety no, kibice Anwilu bardzo tym żyją. Czytałem media społecznościowe po tej porażce ze Śląskiem i aż wrze, po prostu jest masakra. Ale nie, nie dziwić można się, zresztą Radosław Chyrzy mówi, bo ma rodzinę we Włocławku, jak bardzo żyją kibice tą drużyną, więc to, to też taka będzie ciekawa anegdotka. Przed, jeszcze zanim po kody Hanasy wymienię... Rozwiązanie zagadki Jakuba Zamojskiego, sędziego. Panie Adamie, teraz wklejmy ładnie, przypomnimy, jaka była zagadka. No i teraz posłuchajmy wytłumaczenia, wyjaśnienia samego sędziego Zamojskiego, i on też wymieni tutaj zwycięzców. Dobra, mamy sytuację z NBA. Chodzi o sytuację tą całą zrzutem. I co, czyli to faul jest, tak? Jaki faul i jaka kara? Jeżeli ktoś Ale wie, skryt. jak jest w NBA, to prosimy o odpowiedź, jak jest w NBA. I jak ktoś wie, jak jest w Europie, to też... No i teraz posłuchajmy wytłumaczenia, wyjaśnienia samego sędziego Zamojskiego i on też wymieni tutaj zwycięzców. Cieszę się, że zagadka wzbudziła zainteresowanie. Nie była to łatwa sytuacja, szczególnie, że mamy zupełnie inne przepisy w takiej sytuacji w NBA i w Europie, czyli w FIBE. Nie było nikogo, kto odpowiedział poprawnie i dla sytuacji w NBA, i dla sytuacji w Europie, natomiast były cztery osoby, które odpowiedziały bardzo poprawnie, jeżeli chodzi o przepisy europejskie. I tak, w Europie po pierwsze musimy odgwizdać faul białego 25 i ten faul, ze względu na to, że jest to faul nie mający nic wspólnego z zagraniem piłką lub zajęciem pozycji na drodze przeciwnika, czy walki o pozycję, jest faule niesportowym i, tak, i tak go musimy ocenić w Europie. Za ten faul zawodnik 27 wykona dwa rzuty i będzie miał piłkę z boku. Drugą rzeczą jest rzut, który wykonuje walker. I ten rzut, ponieważ akcja rzutowa rozpoczęła się przed kontaktem, przed faulem, jeżeli jest celny, będzie zaliczony. Jeżeli jest niecelny, to go pomijamy. Czyli jeżeli mamy celny rzut, to mamy trzy punkty, dwa rzuty dla 27 i piłkę z boku, z pola ataku, 14 sekund dogrywamy. This final play akcję. in this section will show an example of unusual contact on the perimeter. The highlighted defender, Ben Simmons, Pushes the offensive screener, Daniel Tice, into Tice's teammate, Kimba Walker, who is shooting the jump shot. This is a defensive foul on Simmons, and since the shot was successful, Tice would receive one free throw. Note that had the shot been unsuccessful, then it would be the shooter, Walker, who would have been granted three free throws. Osobiście bardziej podoba mi się przepis w NBA, ponieważ jest um, bardziej fair. To znaczy, jest związany z tym rzucającym, bo o to tak naprawdę chodzi. I w momencie, kiedy mamy niecelny rzut, to rzucający dostaje trzy rzuty. A w Europie, no niestety, pomijamy to, że to on rzucał. Karę tylko i wyłącznie wykonuje zawodnik 27. Z drugiej strony, nasza kara jest Ta europejska jest y, bardziej drastyczna, ponieważ karzemy faulem sportowym y, zawodnika 25, co też może zaowocować na przykład dyskwalifikacją w momencie, kiedy jest to jego drugi faunie sportowy w meczu, lub ma jeszcze technicznego, lub będzie miał za chwilę technicznego, to wtedy musi, musi opuścić boisko. Tak czy inaczej, fajnie, że ileś osób odpowiedziało poprawnie na, tą, na to rozwiązanie europejskie i była to Karina Wieklińska. Zorgal87, Wojtek Sim i Tomek Grędziak. Mam nadzieję, że nie poprzekręcałem. Są tam e, zorganizowane nagrody. Jak one zostaną podzielone, to już jest w rękach no i oczywiście przede wszystkim pana Adama. Nie jest to pizza tym razem, więc mam nadzieję, że coś tam na pamiątkę zostanie fajnego. E, dziękuję bardzo i życzę powodzenia i miłego oglądania kolejnych meczów. Tutaj yy, będziecie, ci, których wymienił, możecie się zgłaszać yy, do mnie, jakieś gifciki będą od yy, sędziego Zamojskiego. Takie ciuszki, piękna bluza Championa i wiele różnych innych w autoryzowanym sklepie marki Champion. Yy, Hanas13, kod, mówi się, wszyscy że tyle tych kodów, Hana, już wszyscy na Hanas chcą wierzyć. Te fajne krzesła Diablo, Chairs, 3% zniżki, też kod Hanas, yy, możecie sobie kupić fajne gamerskie nie tylko gamerskie, ale takie do różnego użytku fotele, sports medic, centrum medyczne możecie sobie zrobić wszystko EKG, nawet USG, co chcecie serca, no ale przede wszystkim Winner zakłady bukmacherskie, które są z nami, które dzięki nim możecie bawić się w typera Pelka, ale może też NBA się pojawi znowu w najbliższym czasie Lok 7 i kapela de Bullseyes oni zrobili dla nas czołówkę tego podcastu oraz ich klip usłyszycie na, na koniec wszystkiego. Chyba wspomniałem o wszystkim. Nie o wszystkim, bo jeszcze Spalding Sports spalding.sportspro.pl, też kod hanas, 20% zniżki. Możecie sobie kupić piłkę albo kosz. Także coś jeszcze panie damie A, no i przypominamy, że też można takie yy, koszuleczki ja Jordan, ty wiecie co, yy, sobie już zakupywać na, na stronie Prejs. Yy, co? Praise the wear, także takie ciuszki możecie sobie yy, kupić. No, próbowałem dodzwonić się do Roberta Witki. Wczoraj z nim pisałem: powiedział, Mam luźny trening o 11, dzwoń po 10, ale chyba wyłączył albo gdzieś tam specjalnie by tak zrobił w kulki, bo się zdenerwował, że nie wierzyłem w jego zespół. Hydrotrack radom wygrał na wyjeździe za Storią Bydgoszcz, Dlatego też jabłka przyniosłem Radosławowi Chyżemu. Zapraszam na odcinek. Witamy w kolejnym typerze EBL razem z zakładami bukmacherskimi bokma eWinner. Witamy Państwa z Radosławem Chyżym. Przypomnę i, i może nie przypomnę, bo zaczynam dopiero. 10 najszybszych osób, które dobrze wytypuje wygranych meczów, które omawiamy. Dostanie bonusa w kwocie 20 złotych i tego bonusa możecie odbierać sobie poprzez kontakt ze mną na strefie hanasa albo kamileczku 13 małpajahu.com. Przypominam, żeby szybko zgłaszać się po nagrody, bo one z tego, co ustaliliśmy, przepadają wraz z premierą kolejnego odcinka. Radku, no przegrałem zakład. Tutaj mam ja, skrzynkę jabłek. Proszę, jadziemy, proszę. proszę. Ja. Pani z Warzywniaka z Kuźnik, proszę Jabuszka. Ja Dziękuję, ale może sobie dwa wziąć. Wezmę sobie. No, pana nam też może? O, oczywiście, ale tak. tak samo dwa, 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 dzisiaj, dwa. dzisiaj omówimy dwa mecze. Jeden mecz piątkowy PGS Płonia Stargard oraz Polski Cukier Toruń, to są te dwa mecze bardzo ciekawe. Oraz MKS Dąbrowa Górnicza Anwil Wocławek. Ja sobie pozwolę tylko zadzwonić do Roberta Witki, bo nie wierzyłem. O, w musisz, jego, musisz się. W jego zespół kajać. Muszę mnie nie pogratulować, po prostu. Zobaczymy, czy Robert jest gotowy na tą rozmowę. Albo <grym> te... wyłączył. Nie, <grym> specjalnie to zrobił. Powiedział, że będzie gotowy po dziesiątej. Po, <grym> potem spróbujemy. Je, je, jeszcze się. <grym> świętuje, <grym> świętuje, <grym> celebracja. Ale, ale powiedziałeś, że ten mecz nic z... mu nie dał, nie? Tak, bieda, wszystko nie dał, ale nie. Dał, bo tak to by musiał się męczyć. Yy, jeszcze bardziej, tak to musi się będzie. Ja mu napisałem tylko, że yy, no, nie wierzyłem w twój zespół, on mój miałeś do tego pełne prawo. nie? O, to <laughs> ci, ja, ci... No pomidor, tak, dobra. Tak. Yy, mecz PGS spójnia Stargard kontra polski cukier Toruń. 12 miejsce spójnia, 9 miejsce Toruń, 9-12, tylko mecz mniej ma spójnia, 9-13 Toruń. To jest mecz o playoff. Tak, tak, no przypomnijmy, że, że Sopot jest na siódmym miejscu ma 128, 12. -8, 12 -8. Gliwice na 8 9-13 Potem Torun 9-13 Bilans wygranych i przegranych Bydgosz 9-13 Dobrowa 9-13 Stargard 9-12 i 8-14 To spotkanie jest po prostu Dla jednych zespołów właśnie Albo pójdzie do góry, albo pójdzie na dół Co przemawia za tym, że Torun nie wygra, to zawsze co ty lubisz Ja w covid na przykład nie lubię mówić, że U siebie na wyjeździe, nie? Ale ty, ale ty Trzymasz na przykład to, że jest różnica U siebie na wyjeździe, nawet jak kibice nie grają no chyba tak, chyba jest. Bo ja, dla mnie na przykład jak kibice nie grają, to te same kosze są, te same piłki, ale to jest niewiarygodne Toruń, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym. Toruń ma na wyjeździe 0,11. To jest niemożliwe, to jest 0,11. No to aż, aż dziwne. Tak to... jakby tak, żeby dograć do końca, wiesz, a, jak się uda, to albo tak. na przykład jadą w Dzień meczu. Nie? W dniu a, to trzeba zapytać, za pytałem. Tak, i to, to jest straszne, 0,11. E, w pierwszym spotkaniu Toruń wygrał ze spójną 185. Przypomnijmy też, że spójnia zmieniła trenera. No tak. Bo ja też jak ja, ja się dziwię, że, że w COVID-ie tak dużo jest zmian, ale jest naprawdę dużo zmian. Niektóry, niektórzy trener, w niektórych klubach zmieniałem już drugi raz tenera. Wiadomo, ten Raczyński był tylko na chwilę, teraz jest ale. nowy trener. Pierwszy, znaczy debiut miał w Dąbrowie, też ważny mecz. Przegrany: przegrany 99 do 90. I też ostatnie trzy mecze przegrane i widzimy, że słabo, słabo gra spójnia Zastanawiałem się, co może, mogło przemawiać za Spójnią, że, żeby dała radę. Oczywiście, nowy trener. Z tego co wiem, tener jest bardzo kulturalny i miły i może, może coś tam poukłada. Ale mi się wydaje też, że już się nie da nic uratować z tego ze Spójni bo śniega nie ma. No właśnie, to był też bardzo ważny To, to bardzo był zabawne. też taki ważny chociaż z nim bilans nie był jakiś znakomity, ale chodzi o to, że ten zespół miał taki jakiś charakter, albo, albo było widać, że ten zespół jakoś gra. I odejście Taranta, bo ja sobie tak, tak pozwoliłem popatrzeć, że Oczywiście, początek z Tenerem Winnickim był słaby, tam z 1-5 coś takiego było. Później ten Raczyński odblokował amerykańskich zawodników i oni zaczęli świetnie grać. Mi się to podobało, nawet w w znakomity mecz z Ostrowem. Ja pamiętam, znakomity mecz z Ostrowem, zespół grał dobrą koszykówkę. I później bardzo dobry mecz za Stalem gdzie na 4 minuty przed końcem Zastal e, dawno nie miał takich kłopotów oprócz meczu ze Śląskiem, było 82-82 i końcóweczka e, Zastal wygrał e, 98-89 i później Tarant odszedł. Tarant miał 7-8 bilans, ale pamiętajmy, że początek e, te 4-5 przegranych było z Tenerem Winickim, czyli bilans był mocno na plus. Przyjście nowego zawodnika nie spowodowało, że zespół e, wygrywa. I teraz. Yy, wiadomo, że też matczaka nie ma, ale na co nie mogę patrzeć wspólnie? Dlaczego, dlaczego myślę, że, że ta obrona, yy, znaczy, że, że ta zmiana trenera musiała nastąpić? Bo zawodnicy spójni nie grają nic w obronie. Nie tak. wiem jak. Na, naprawdę, nic. Ale, ale y, ja mam jednego zawodnika, nie chcę. I, y, na jak ktoś się poczuje obrażony, to najmocniej przepraszam, po, postaram się dzisiaj nikogo nie obrazić. Y, tak do... To kto to jest? Nie, nie powiem, ale to Wysoki. Po <laughs> to sobie chociaż tyle y, powiem. Y, y, wysoki zawodnik, ale on nic nie robi. Okay. Nic nie robi. Po prostu, jak ja patrzę, jak, jak, on, jak on broni, to mówię tak, że. To to nie jest zespół, który chce wygrać albo awansować do ustanki. To jest zespół. Tak, teraz patrzę na spójnie. Tak, chcę. Najgorszy zespół w mojej klasyfikacji. Chcę dostać pieniądze. I, i chcę spierniczać do domu. Ale to ciekawe też taka e, filozofia, znaczy ciekawe, jaka jest filozofia klubu, no bo super takiego defensywnego trenera, nagle na... <laughs> takiego trenera ataku, ofensywnego, potrzebujemy punktów. A, tak, ale ja właśnie myślałem, że, że to tak będzie. Tener e, obrony Winnicki był, o, o, oczywiście rozumiem, i później trener Raczyński, myślałem, że jakoś dogada się z zawodnikami, ale to jest e, na chwilę, jak to naz nazywam, e, miesiąc miodowy, dwa, dwa miesiące e, miodowe były, że zawodnicy słuchali, fajnie było, powie, wiesz, jak po pokacie, nie? Że musisz grać tak i tak, ten rozwinięty. Ja, ja myślałem, że on do końca wytrzymał. Ja, ja też myślałem, że do końca. Tylko tak, jak mówię, brakło tej y, z Dąbrową. Y, znaczy z Dąbrową. Y, przegrane, przegrane na przykład, y, że, że styl już był. Bo w meczu ze Szczecinem styl był straszny. Mhm. Jeżeli chodzi o to, Szczecin po prostu rozjechał. A pamiętajmy, że grali bez lampego i bez jednego wysokiego za, zawodnika. Oni grali z jedynym bartoszem. Na, na piątce i oni przegrali 150, 80, ale poziom był. Staszcie, już nie reagowali w ogóle. I teraz tak, dlaczego uważam, że Toruń wygra? Bo y, Toruń ma ten sam problem. Akurat mamy zespoły, które, które mają problem z obroną. Powinno być tak, że, że no na właśnie. każdym treningu powinno być napisane obrona, obrona, obrona. Dlaczego Toruń wygra? Ma, ma lepszych zawodników po pierwsze. Y, dla mnie, mimo tego, że, że ostatnio też cztery przegrane, bo przegrał pięciu za stary w pięciu meczach, tak. Wygrał tylko z Radomiem, ale przegrał z Dąbrową i z Bydgoszczą. I oglądałem te spotkania, i to były spotkania, które też yy, nie, że jak, jakoś idą na garb trenera, ale ja nie rozumiem tych zawodników. Rozum Czemu? Nie rozumiem tych zawodników, bo sam byłem zawodnikiem i, i, i chciałem pomóc tego, temu trenerowi. Bo ja, ja nie mam pretensji do tenera Czyńskiego, to był jego, jego pierwszy sezon. Ja nie mam tre, e, pretensji do tenera Zawadki. Ja mam pretensje do tych zawodników. Mm -hmm. Bo zawodnicy są wredni, ja też byłem wrednym zawodnikiem. I zawodnik, moim zdaniem, jak chce pomóc trenerowi, to mu pomoże. Jak mu nie chce pomóc, to mu nie pomoże. A czasami, na przykład, tak jak w Anwilu, chce mu pomóc, a nie umie, bo nie, no nie miałem tego mówić, mówić miałeś mnie powstrzymywać miałeś mnie powstrzymywać Powstrzymam cię, puszczę Bartka Diduszkę Zobacz jak ładnie się przywitał z nami cię pozdrowił na koniec Cześć Kamil Teraz ci nagram tą wiadomość, o którą prosiłeś A więc Odpowiadając na twoje pytanie No tak, jeszcze meczu nie wygraliśmy na wyjeździe Prawda jest taka, że jeżeli chcemy się liczyć w walce o playoff i chcemy te playoffy zrobić, to, to trzeba mecz na wyjeździe wygrać. Wydaje mi się, że jest teraz dobra okazja ku temu. Ostatnie parę meczów na wyjazdach mieliśmy spore fragmenty, gdzie, gdzie graliśmy naprawdę fajnie. W Dąbrowie przez trzy kwarty, teraz w Zielonej Górze też przez trzy kwarty. W Śląsku przez, przez tam 20 parę minut. I, I zawsze czegoś tam na końcu brakowało. E, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz będziemy przygotowani na ten mecz. E, wiemy jak spójnia gra, jak, jak lubi grać. E, czyli czyli e, grają bardzo szybko po, po zmianie trenera e, Czyli generalnie powrót do obrony będzie kluczem. A, e, no i zatrzymanie e, Fausta. To, który jest e, dosyć aktywny ostatnio i, i, i potrafi zdobywać punkty na, na różne sposoby, i, i Kawelsa, który jest świetnym strzelcem. I, i myślę, że też e, warto uwagę zwrócić na, na Kostka i na, na Młynarza, czyli ten, tak powiem, polski trzon tej drużyny. E, no i w naszym przypadku najważniejsza jest obrona. Czyli jak, jak, jak będziemy dobrze bronić, to. To wydaje mi się, że, że zatrzymamy ten, ten szybki atak, będziemy do obrony wracać i, i myślę, że jest to dobra okazja, ten mecz, aby, aby się przełamać. Jesteśmy na to przygotowani, na ten mecz, zdajemy sobie sprawę z tego, jaki to jest mecz, o co to jest mecz, e, czyli, czyli po prostu zostało nam 8 meczów do końca, już praktycznie nie ma miejsca na, na żadne błędy i, i jedziemy tam, aby, aby ten mecz wygrać. Ale o, bo muszę jeszcze dokończyć. No poczekaj, ja się... jeszcze raz pozdrowienia. pozdrowienia. dla Ciebie i pozdrowie radka. Się, ja dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Dzięki, Lidy. Dzięki. Pe 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 pełna pełna analiza. To, ale, ale wy wykorzystywać. Jeszcze gadaliśmy, ale już mówię, już, Pe już dawaj, Pełna dawaj. analiza, jeżeli chodzi, zgadzam się z Bartkiem. Jeszcze muszę powiedzieć o tym, że zawodnicy nie pomagają, bo, jedne, bo, bo, bo co zauważy, zauważyliśmy? Zawodnicy z Torunia są doświadczonymi, Jackson, Kulik, Cel, Trotter i Diduszko, naprawdę to są dobrzy zawodnicy i oni grają, potrafią się sprężyć na dobre zespoły. Na dob tak samo, ostatnia kwarta za Stalem przegląda 24-11, prowadzili po trzech kwarta. Naprawdę potrafią dobrze grać, ale potrafią przegrać z zbyt goszczą, potrafią przegrać z Dąbrową. I teraz trenerowi pier pierwszoroczniakowi trzeba pomóc. To nie może być tak, że kulik na przykład kłóci się z sędzią, albo na przykład wymusza, cały czas prosi że, 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 że sędziów, żeby zaczęli coś wiedzieć. Wracaj do obrony. Róż dupę i wracaj do obrony. To samo z celem. No, kolego, nie możesz kończyć na jednym punkcie, czy na przykład na. No oni na, na, ostatnio tak skończyli mecz. No. W taki nie. sposób. Ja mówię, ale chodzi o obronę. Chodzi o to, że jedna obrona, jedna zbiórka, rusz tyłek, pobiegnij do szybkiego ataku, żeby ten jeden mecz wygrać. I to samo. Spotykają się dwa zespoły, które. Delikatnie zawodnicy moim zdaniem e, chcą zakończyć sezon, zarobić i pojechać. wredny ja ja jest ja mam wrażenie, tak jest trochę, że w, w, w Toruniu może trochę z boku takie tankowanie jak w NBA, a Spójnia musi wygrać, musi. Jakby coś czuję, że, że jak Didiego posłuchałem, że Toruń jest taki, już wie o co ten mecz jest i, i to pewnie zrobi, natomiast ja stawiam, że Spójnia musi plus 8, tak wiesz. Żartujesz? No bo tam na koniec faulowali, to plus 8 spójnie. To, to, to ja e, e, Toruń plus pięć. Dlaczego? Wierzę na przykład, że że ten, e, powie tak odniesie się taki, no jesteście lepszymi zawodnikami. Bo jednak tych pięciu zawodników jest lepszych od pięciu zawodników Spójni. No, no tak, tak na papierze. I, tak. Ja na, na papierze, tylko tak mówię. Kulik i cel dla mnie muszą i Bartosz musi się bardziej zaangażować, ale najważniejsze ci doświadczeni zawodnicy niech się przestaną kłócić z sędziami. Naprawdę to, co ja patrzyłem zbyt goszczą, faktycznie no Dwa gwizdki były takie. Jak sędzia nie zauważył, na przykład jak troter szedł z. Ten V. To ja powiedziałem: ten sędzia powinien przykładowo na dwa mecze być odsunięty. Bo jak tego nie możesz zauważyć, to nie powinieneś zostać y, kolego wpuszczany na, 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 na parkiet. Po, y, wiesz, jak to odbiło? Żeż kontaktu szukał. <laughs> Ale tak, a tamten szukam na twarzy piłki. Nie? Tak, tak. No to co? Czyli 23 kolejka, spójna, pięć, Stargard, pięć, Polsk y, toruń. Polski Polski cukier Toruń, Ty mówisz: 5 plus 5 toruń. Ja mówię. Spójnia Plus 8. My zapraszamy do zabawy. 10 najszybszych osób, które wytypują wygranych otrzymają bonus na grę na stronie ewinner.pl, ale jeszcze jest drugi mecz. Musicie dwa mecze dobrze wytypować. 23 stycznia, to jest sobota. MKS Dąbrowa Górnicza, Anwil Wocławek. I znowu w sumie mecz drużyn... Tak powiedzieliśmy. Włocławek ma 8-14 na 13 miejscu, no. a ósme miejsce to jest Gliwica 9-13. Wszystko jest w grze, tylko ja się zastanawiam, czy już Włocławek gra o, o, o play-offy, czy o honor. Oni dalej są w grze o play-off, ale no Dąbrowa jest na fali. Ostatnio 5 meczyków wygranych z 6. Dobrze, od tej pozytyw no, no, pozytywnej strony. No, dobrze, od pozytywnej strony, znaczy, bo nie będę się pastwił na Anwilem. Dąbrowa. Stacze się śmiałem z tenera Magro. Bo a, na początku sezonu. A trzeba pochwalić. A trzeba pochwalić, nie, dlatego dlatego tutaj chciałem się troszkę tak samobiczować, mówi tak. Yy, jednak mi się podoba to, co robi ten Magro, bo rozpoczął sezon od chyba yy, sześciu spotkań yy, nie, 07 miał i wszystkie na wyjazdy. Ja to rozumiem, ale jak patrzyłem na skład osobowy Polaków, skład osobowy, tak patrzyłem, trenerze, no, z czego to, z czego to zrobić zespół, nie? I pracą Tener pokazał, kombinacjami na przykład ze strefą, troszkę transferami, pokazał, że można tą ligę spokojnie opędzlować i pamiętamy, 07 rozpoczęli, od tego momentu mają 9-6. Skiba poszedł i zaczęli wygrywać. <śmienny> o jo, jo, jo. Ale Skiba wygrywa też ostatnio walczy. Czyli dobrze poszło i dla do no Mówię, i i dla wygrywają, wygrywają churde, jak plus. Wie, Odejście z Skiba. I teraz zobacz. To, co mówiliśmy z Toruniem, Toruń nie wygrywa na ze a Dąbrowa, tak, przeciągnęła mecz ze spójnią 99,90. Za Stornią przeciągnęła naprawdę na, na, na farcie 89-86 i z Radomiem przeciągnęła 87-84. Zobaczcie, I kiedyś słyszałem taką opinię, że jak, jak wygrywa zespół albo przegrywa zespół w końcówce, na, 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 na to, to chodzi yy, o trenera. Mhm. I tak patrzę, że, że trener Magro to przeciągnął. Odpowiednich zawodników postawił na, na odpowiednie miejsca i to, co powiedziałem o spójnie Toruniu, że zawodnicy nie oddają trenerom to zaufanie trenerowi racińskiemu czy trenerowi zawadce, a trenerowi magro oddają zawodnicy. Daję przykład, mecz ze spójnią. Mazurczak, nie jestem fanem tego, tego zawodnika, nigdy nie byłem fanem, ale to, co robi ostatnio, zasłużenie trafił do szerokiej kadry. Zobacz, on ma średnią, Mazurczak 9,8. Najważniejszy mecz, nie, gra ze spójnią. Oczekujesz od twojego lidera, bo on ma 33 punkty, oczekujesz czego? Żeby zagrał na średnią, a jak zagra powyżej średniej, to mówisz... Dziękuję Bogu i on tam, mamma mia, mówi tak, Mazurczak, 19 punktów, 9 zbiórek, 9 asyst, 5 przechwytów, jedna strata i teraz powiem. Med życia. Ma nie, Mazurczak, no nie, ma jeszcze jedna klasyfikacja, 3-6 za 3. No Mazurczak, Andy Mazurczak, który w sezonie ma 26%, ma 50%. I teraz, en, no i patrzysz na to i wygrywasz 9 punktów, bez tych trójek by był remis. I teraz, początek, sprawdziłem Mazurczaka, wiesz jaki miał początek sezonu? No dawaj. 0,20 za 3. 0,20 za 3. W siódmym albo w ósmym meczu spotkał się z, z obręczą. I teraz zobacz. Ale teraz mecz za historią. Pamiętasz, trzema punktami wygrali. I co robi Mazurczak? No, no cudo, chłopak. Mazurczak zdobywa 14 punktów. 2 na 2 za 3. Pamiętaj, ma 26% za 3. 2 na 2. Czyli w ostatnich dwóch meczach, które były ważne dla Dąbrowy, żeby się utrzymać, żeby iść do ósemki, nieważne jak, jak to patrzysz, On miał 5-8 za 3. I teraz ja bym chciał w Toruniu, ja bym chciał w Toruniu osobę, która uratuje ty, tyłek tenera Zawadki albo uratuje Toruń. Albo wspójnie bym chciał y, zobaczyć w meczu z Dąbrową zawodnika, który uratuje i zrobi na przykład coś pola swoją średnią. Jak to obejrzą na bank, się nakręcą, wiesz. Ale nie, to to, 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 to się to. I teraz patrzymy dalej. Ja. Jak zespół trenera Magro? Dlaczego, dlaczego y, mówię, że trener Magro, podoba mi się jego praca? Co, co trener Magro w meczu z Dąbrową... Zespół rzuca 14,34 za 3, 41%. Co magia? No nie, w sezonie mają 32%. Są najsłabszym zespołem rzucającym za 3. Nagle w zespo... pamiętaj, 9 tylko wygrywają w zespół. Bez tych trójek nie wygraliby meczu. Wilson, Wilson ma średnią 13,9 w sezonie. Co robi na przykład w meczu ze Spójną? 21 punktów, 59 za 3. To, to są zawodnicy, którzy gra, grają dla trenera. No Lee Moore i Wilson zrobili robotę też. I, nie? i teraz patrzy, patrzymy mecz za historią, to samo patrzę. Moore, który ma 18 punktów, ale zobacz, trzyma poziom, 23 punkty. Tego oczekuje od Kuliga i Cela, Trotera, yy, yy, Jacksona i Diduszki. Trzymamy poziom. Jak trzyma, nie trzymamy poziom. To ja wam zapytam, jak, jak idziecie do wypłaty, to... Wiedziałem, że to powiem. Zobacz, no, zawodnicy jak podpisują kontrakt, to mówią, ale jestem dobry. Ale jak ja proszę zawodników, panowie, zróbcie to, co do waszą robotę... co I, co, potem, co idźcie, potem. I, ta, i potem idźcie do wypłaty. E, Mazurczak, e, Willison i Moore... Zasłużenie. I co zrobił Mur z Astorią? 23.5. Co zrobił, 23 co zrobił e, Wilson e, w meczu z e, Astorią? 4.7 za 3. Oni oddali to. Oddali trenerowi. I, o, i oni mają bilans 9-13. I, I zespół, który... Mówiliśmy o zespole Dąbrowy, że... No, utrzymanie że, będzie utrzymanie. A jak ja usłyszałem, że oni grają chyba dwie kolejki temu, nie, przed Toruniem chyba, że chyba ty powiedziałeś, że oni mogą jeszcze na ósemkę. Ja tak popatrzyłem. O co chodzi? Teraz tak, yy, za storią wygrali i ze Spójnią wygrali, co ja nie sądziłem, że wygrają. I Teraz bilans mają 9-13 e, i grają ze osłabionym? Nie, słabym, Men mentalnie, osłabiony. mentalnie osłabionym. Bo na papierze to, to chyba wygra. drużyna nadal ba lepsza, czy nie? Na papierze. Moim zdaniem yy, lepsza. No Moim lepsza. Zdaniem no, lepsza. No. Tylko widzisz, zacząłem wierzyć w twoje, twoje właśnie wyjazdy. 1-7 za 3. No, nie można z tym polemizować. Bo to jest 1-7 na wyjeździe i można e, matematyki nie oszukasz. E, Anwir przegrywa na wyjeździe, przegrywa ze śląskiem oglądałem to sprawie. Przerażająca skutanie. porażka, myślę, że bardzo boli kibiców. E, Wocławka. Ja, ja się zastanawiam, co mogę Anwilu powiedzieć. I, i znowu e, jednak to powiem. Bo ja, ja mam ciocie na przykład. Ciocie i wuje mam z Wocławka. O, dobra, no okay, no tak. tak? I. – A ja czerninę pierwszy I oni, I oni, wiesz, to, i to, so, i to są kibice. – historia, no dawaj. – Czernina najlepsza, bo w Aleksandrze. – Nie, dostajemy zaproszony, A, Ja w Aleksandrze. Y, y, o, kto to zrobił, kto umie zrobić czernina. Pan Pszczółkowski mnie tam ja zaprosił. – Pięknie. Pięknie. No. Moja mama też no. robi czerninę. – Pierwszy i ostatni raz jadę, ale była dobra. – Bardzo dobra. A z kruszkami y, ziemniaczanymi? – Chyba nie, taka cieplutka, wiesz, była fajna. Aby było miąsko tam w środeczku? Nie pamiętam, nie Ale pamiętam. to najważniejsze, Musi, mus, muszą być podrowy. No. A to są takie klimaty tam, yy, tak, tego regionu, tak? Tak, tak, tak moja, mama, moja mama, moja babcia robiła czarninę, zawsze musiała być czarnina, jak ja tam przyjechałem. I ja lubię na słodko. Ona była na słono czy na słodko? Nie wiem, jak przegram typera, to ci przyniosę tu ciepłą. Tak ale wiesz, 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 jak ciężko było? Była jedna, jedna restauracja we Wrocławiu, która dawała czerninę. Brałem sobie i poprosiłem zawsze o słoiczek, nie? Ale dobrze, wracamy ku linię. ale bardzo dobra czerninę. czarna masz, polewka to się masz ciocie i... I wuja. Tu wuja kupuje co roku karnet, co roku karnet na Anwil, przychodzi na mecz i ludzie we Wrocławku żyją tym i to mnie najbardziej denerwuje zawodników, zawodniku, że zawodnicy nie zdają sobie sprawy, że dla tych ludzi, dla mojego wuja i dla mojej cioci ten Anwil jest coś więcej, to, to, jest, to jest coś więcej niż klub, to jest, to jest, oni się tym interesują, pasjonują się. Przychodzą na każdy mecz, interesują się, co zawodnik zrobi. Ja, jak mam spotkanie rodziny, to my rozmawiamy o Anwilu. Oni chcą poznać dlaczego, jak ja to widzę. Ale oni się znają. To nie jest tak, że, że kibice we Włocławku się nie znają. Jak rozmawiasz z, z moim wujem czy z moją ciocią, to oni naprawdę się interesują. Oni oglądają każdy mecz. Nie wiadomo, czy to jest towarzyski mecz, turniej. I zawodnicy Anwilu zapomnieli jednej rzeczy, że, że w, dla Włocławka koszykówka to jest coś więcej niż koszykówka. A teraz pytanie, czy aż tak bardzo im kibiców brakuje. Nie, 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 nie no chodzi, ale oni nie na chodzi wyjazdach o to. też nie, nie cierpią. Chodzi, nie chodzi o to. Zawodnicy, jak podpisują kontrakty, z przyjemnością mówią nie 300, tylko 320. No ale nie te 220. tylko 250. Ta pełna hala by im przypomniała, nie, 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 nie. że nie. to. No wiem, wiem. Tylko chodzi o to, że nie, nie, nie możesz i znowu trzeba było mi wypikować. rozumiesz, że, że jak chcesz pieniądze, to jesteś hojrakiem. Potrafię to, potrafię to, tamto. Tak samo zawodnicy NBI się, jeden się tłumaczy: no bez kibiców ciężko. Wiem, za 30 milionów ciężko ci się skoncentrować na powrocie do obrony. No kolego, no. A on bez kibiców ciężko, albo o jen, jestem, jestem w bańce zamknięty. 38 milionów jestem w bańce zamknięty, ale. ale... I teraz, teraz ja bym przypomniał zawodnikom e, e, Włocławka, żeby poszli o szóstej, pamiętam imprezę Turowa, to przypomniał. O szóstej zapierniczają niektórzy do pracy. Zapierniczają do pracy. I to, co było w Śląsku Wrocław we Wrocławiu, to była to tragedia. To była tragedia, jeżeli chodzi o to. Tragedia klubu, tragedia... Bo tak nie przystoi grać zawodnikowi. Bo chodzi o to, że można przegrać. Ale chodzi o to, że, że rezerwowi na przykład tam Pluta, ci rezerwowi, wiadomo, oni mieli więcej ochoty niż, niż, niż zawodnicy pierwszej piątki, czy pierwszy zestaw. Dlaczego uważam, że Anvil wygra? Dlatego, że, że, że trzeba mi, moim zdaniem zawodnicy sobie przypomną, albo ten Frastonkiewicz delikatnie przypomni, że... Tu się gra o coś więcej. Tu, tu yy, się gra o, o coś więcej niż wasze wypłaty, o zwycięstwo. Tu się gra o honor dla mnie, dla mnie. Włocławek musi być na ósmym miejscu. Nie może skończyć na. bo teraz mam niżej, bliżej do spadku. To jest tak się śmiejemy, no, nie ale, tak, tak. Ale, tak, no, zobacz, ale... Włocławek ma 8-14, ile, ile ma Rosaradą? Yy, Rosaradą Rosa Radom ma 7, a, a Skiba ma chyba 6. Chyba nie, ale mów dalej, ja zaraz to sprawdzę szybko I, ci powiem. Ja, ja, tak się... Rosa ma 6, Kiba ma 5, a Seko ma 7 zwycięstw, Anvil ma Dobrze, no to, 8. To, to, to science fiction, powiedziałem, że Włocławek może spać. Tylko dalej im na przykład, yy, bliżej im do, do nieawansu, no tak to zwycięstwo musi być, bo Dąbrowa jak przegra, to się nie stanie. Nikt na nich nie liczył, yy, zawodnicy tam, yy, ale yy, a jak zawodnicy Włocawka przegrają, to ja ci powiem szczerze, że. Nie, nie miałem użyć słowa, że współczuję trenerowi Frasunkiewiczowi, ale jak fajnie ktoś powiedział, że to będzie największe wyznanie, wyzwanie dla trenera Frasunkiewicza. po coś takiego poukładać po 107 77. i to nie wynik 30, a tu chodzi o, o to, że, że oni yy, w żadnym elemencie nie byli lepsi od Śląska. Może tak jak Krzysztof Stolina powiedział o zbiórce w ataku. No ale yy, co miał zbierać Śląsk, jak wszystko... Swoją drogą trzeba się pochwalić, no zaskakuje strasznie, no to już jest realna siła teraz, te, rozumiesz? Te, teraz to już... To, I to już co ramy jak broni? Nie, nie. To, 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 to co, co mu się chciało grać, yy, potraktował to, to bardzo osobiście z, z, z Almejdą. Podobało mi się, co, co yy, redaktor romański powiedział, żeby, że Almejda się obudził i mówi, Nie. Ale dobrze. Na szczęście yy, Almejdy nie ma takiego ramliaka w Dąbrowie. i Tu też może być gdzieś klucz, że on jednak. Tak, ale sam, sam, sam Almejda tego nie wygra. I dlatego <laughs> dla mnie wyzwanie dla trenerów dużo tych trenerów ma ten trener Flasunki na ławce rezerwowych wyzwanie się <laughs> tak <krótkę. śmiech> Za trzy. Za trzy mecze następnych. <laughs> <Nie laughs> tak o, może ty wygrę, bo ty <laughs> Dlatego dla mnie to jest piękne wyzwanie dla trenera. Ja na przykład lubię wyzwania i dla mnie jakby był trenerem Frasunkiewiczem, to bym tak się obudził, zrobił prysznic, poszedł na, obejrzeć coś, treningzek i jechał z nimi, po ten mecz Włocławek wygra i jeszcze powiem, że nie wygra jednym punktem, tylko wygra ośmioma punktami. Aż tak. No ja jednak tutaj powiem, że Dąbrowa plus 6, żebyśmy, wiesz, inaczej żeby było, że Dąbrowa eee, jest na fali. I podoba oni to... mi się, właśnie o, już zapomniałem po, y, o trenerze Magro, podoba mi się, bo znałem, gdzie był asystentem i y, fajnie, fajnie to prowadzi. Y, naprawdę nie jestem przeciwnikiem zagranicznych trenerów, jak coś wnoszą do polskiej koszykówki. Wiadomo, gra obcokrajowcami, nie czepiam się, ale chodzi o to, że oglądając mecz ja mogę się czegoś nauczyć i zachęcam y, trenerów, czy, o, y, znaczy troszkę niższych lig, oglądanie na przykład Dąbrowy można podpatrzeć, można Szczecina na przykład podpatrzeć zagranicznego trenera, czy na przykład trenera Ja uważam, że ci trenerzy pokazują coś innego. Coś innego i fajnie, fajnie że są. Ale nadal wierzę, Powiem ci, że przegram z tym Anwilem, powierzyłem z legią, wierzę w ten Anwil. A czy Anwil może to, to jak trener Flasunkiewicz, tak poważnie, jak tam rzeczywiście ryknie albo coś tam takiego zrobi. to... Tylko to tego się spodziewaliśmy, ryknięcia, a tam rykniecie. No już... ale po czymś takim to chyba już nie trzeba ryczeć, bo zawodnicy chyba sami już Tylko sobie... Tylko pamiętasz, co powiedziałem jakieś 6 albo 10 minut temu, że są zawodnicy, którzy chcą bardzo, nie? No. Ale nie mogą. <laughs> no zobaczymy. Zobacz, ja, ja się boję, że oni naprawdę czasami, może chcą ale bo najgorsi są zawodnicy, którzy y, mogą, a nie chcą. Okay. Rozumiesz? Czyli ty mówisz, że Anwil, ja mówię, że Dąbrowa. Moja wiara w nie Możecie nie się bawić, w komentarzach obstawiacie wygranych. Jeżeli wygracie, to co? zgłaszacie się do mnie. No właśnie, o, o co? co? To chcą czerninę ci załatwić, jak ja przegram? Dobrze, a ty jakbyś chciał zupełnie zegar. Co zrobić? byśmy chcieli, panie Damie? No jakbyś przyniósł pomidorową, tutaj to zwariuję, nie w garnku. Dobra, ale. słoiku, słoiku. słoiku. Przy... słoiku, przy... słoiku? Ja, ja ci też, słoiku. Pomidorową, powiedziem... pomidorową, pomidorową robię sobą. Chcesz krem, czy bardziej pomidorową zupę? A co robisz dobrze? Wystarczy pan jeszcze, że pomidorowa mi nie wychodzi, więc dlaczego Bo ja za dużo daję pomidoru rozumiesz? <laughs> Dobrze, dawaj, dawaj. Tak, że dużo daje pomidorów, ale lubisz z makaronem czy z ryżem? Z ryżem, z ryżem. Z ryżem? Może być teraz z ryżem. Dobra. O. Fu? Pani Adamie tu zasięgu chyba nie ma, dlatego Tak, nie możemy się do Roberta Witki dodzwonić. To byłby inny dźwięk, inny sygnał. Ma wyłączone specjalnie, Wicia wyłączył temu i nie, nie będę z nim nie, Ja Przygotowuję się do następnego spotkania. Co potem? No, to o. jest u siebie, a dostał tam mi się wydaje chyba nie lanie, ale ale wygrana z Sopotem by ucieszyła, ucieszyłaby prezesa. Dziękuję bardzo. Ty do mnie dzwonisz teraz? No chcę, jest zasięg, jest zasięg. zasięg. Dzięki i zapraszamy o zubkę, do zabawy. O się, jak, gdzie ty znajdziesz czarninę? Powiem ja wygram. Bo... No jak go... nie, no to, to no, coś, to... coś wymyślę, no. wymyślę. Tylko żeby była dobra. No, no, na było razie. Było. Mi... Na do razie. zobaczenia. Dziękuję bardzo. A moim gościem jest Piotr Bawolski, znany bardziej jako Bawuł z dystansu, który robi filmy NBA, kiedyś czynny zawodnik, a dziś prywatnie dyrektor sprzedaży w domu maklerskim, który przy współpracy zawodowej związku, związku Koszykarzy będzie pomagał i dbał o finanse zawodników. Witam Cię, tak dobrze pomysłem. powiedziałem? Cześć, bardzo dobrze, no to, to taki jest plan, jesteśmy już po pierwszym jakimś spotkaniu, zobaczymy co będzie dalej. Słuchaj, masz tutaj moc prezentu, zanim zaczniemy gadać. Pięknie. Płyta od naszego partnera Lok7, kapela The Bullseyes, mamy nadzieję że przesłuchasz. Super. Koszulka Jordan Typiza, przyda się pewnie na imprezę, jako twórca. Na go. pewno. I od naszego partnera kolejnego, firma Timeout. To taką jak Aaron dostałem? Nie wiem, co dostać, dlatego otwórz autoryzowany Właśnie. sklep marki Champion, 13% zniżki na kod HANAS przez CH. Naklejki. Jakie naklejeczki kod, piękne, kod, kod kod Będzie na ale, auto. Ale albumu nie mam. <laughs> dla ciebie, czekaj, czekaj. O, czapeczka zimowa, elegancko. się jeszcze, zima jest. To Akurat się zimno zaczęło robić teraz. Zawodowa. A, a włosów nie ma, to... Nie ma co grzec. To się przyda. Pięknie, Wiesz, że... super. Zdejmę no, to gdzieś na bok. Zdejmij, zdejmij, Połóż sobie na dół. Wiesz co? Chciałbym się ciebie właśnie zapytać o tą yy, świeżą rzecz i tą współpracę. W skrót jest ZKZ, Zawodowy Związek... Tak? ZZK, chyba. ZZK, tak. Zawodowy Związek Koszykarzy. Tego jeszcze nie było. Na czym to polega? W jakim kierunku to pójdzie? To takie właśnie też nie wiem, jak to nazywać, świadomość, inwestowanie? Powiedz o tym, o tym coś więcej. No ja od 10 lat jestem w branży, podpowiadam klientom, jakby w co inwestować, jak budować sobie portfele inwestycyjne. Najpierw to robiłem w banku, potem w domu maklerskim. Teraz jesteśmy, pracuję w takiej instytucji, gdzie możemy proponować właściwie klientom większość rozwiązań z całego rynku. No i coraz częściej trafiały do mnie jakieś takie informacje o tym, że Wiesz, jak to jest ze sportowcami. Jak ktoś wyczuje, że sportowiec ma pieniądze, to od razu przychodzi i mówi, że wiesz, my tu ci zrobimy złote góry, zarobimy ci 30% bez ryzyka, szybciutko, płynnie i po prostu będziesz, wiesz, milionerem za chwilę. Przeżyłem takie coś, wspomnę tylko, że ja i tam kilku chłopaków coś takiego mieliśmy. Płaciliśmy 2000 przez 5 lat, sporo tam pieniędzy się odłożyło, no ale. Nasza wina, głupota, niedopatrzenie, powiedziano nam, że, że po pięciu latach jak będziemy potrzebować, no to możemy wyciągnąć, ja potrzebowałem wyciągnąć, niestety gdzieś tam musiałem jakąś prowizję zapłacić I, i, i chodzi mi właśnie o to, żeby właśnie tych chłopaków, młodych koszykarzy, Bezpiecznie ich się nimi opiekować. No i wiesz co, ja, ja znam takie rozwiązania. Takich rozwiązań na rynku było dużo i generalnie ja jestem przekonania, że tak długo, dopóki produkt jest uczciwy, no to nie ma produktów takich 100% złych albo dobrych. To jest tak, że każdy produkt ma swoją specyfikę, czy to są obligacje skarbowe, czy nawet lokaty jakieś bankowe, czy obligacje korporacyjne, akcje nieruchomości, wszystkie te takie rozwiązania inwestycyjne, każde z nich ma plusy i minusy, tak długo jak są fair. I teraz, wiesz, jeżeli ty jesteś dobrze poinformowany i wiesz, na co zwracać uwagę, to ty. Będziesz w stanie łatwiej sobie dobrać to, co może być dla Ciebie dobre. No tak, pamiętaj tylko, że chłopaki generalnie tak jak ja pamiętam... Yy... I ty grałeś sam, myślisz tylko o koszykówce. Ty nie wiesz, ty się na tym nie znasz. Nie? No i po to mam być ja, no bo, bo generalnie to ja wiesz, zdaję sobie sprawę, że w ogóle świadomość tego, jak można inwestować pieniądze w Polsce jest bardzo mała. I to nie tylko wśród koszykarzy, ale w ogóle I innych sportowców, w ogóle wiesz, każdego Kowalskiego przeciętnego. Jest jakaś tam grupa ludzi, która jest zainteresowana tematem, śledzi, czyta, uczy się, no ale to jest jednak moim zdaniem zdecydowana mniejszość. Taki. Go to pomysł dla przeciętnego Polaka to jest nieruchomość. Jak już coś sobie uzbiera, to sobie kupi mieszkanie. Tak. I teraz, jakbyś zapytał pewnie wśród swoich kolegów, no to 90% ludzi, jak coś robi z kasą, to inwestuje w nieruchomości. No i, i, i jakby to nie jest tak, że nieruchomości są złe, bo nieruchomości są ok. Ale mają swoje minusy, tak jak mówiliśmy, mają też swoje plusy. To nie jest tak, że każda nieruchomość będzie super inwestycją, ale jesteś w stanie znaleźć taką, na której bardzo dobrze zarobisz. No i ważne jest, żeby po prostu mieć jakieś pojęcie, jaka w ogóle jest cała paleta. Czy chociaż co więcej poza nieruchomościami można kupić, i wiedzieć, co w jakiej sytuacji można wykorzystać? I po to mają być właśnie te szkolenia. No to co takiego. Będziecie proponować? No bo stoi, stoi za tobą jakby związek koszykarzy. No to o czym świadczy. Jest tam Hubert Radke, Marcin Gortat. Co takiego chłopakom można zaoferować? Czy w ogóle to jakby związek, to nie wiem, czy to nie jest za dużo powiedziane, bo my na razie zaczęliśmy współpracę z Kamilem Łączyńskim. O tym mogę mówić. Pozdrawiam Kamila, a Kamil jest moim. Ale to, to dum... czekaj, żeby nie było. To, no? to jest przy współpracy, tak? Ze związkiem koszykarzy. Tak, tak, tak oczywiście. Tylko, że no, nie miałem okazji jeszcze poznać większości członków natomiast Kamil Łączyński na ostatnim zgrupowaniu na tym wyjazdowym na tych wyjazdowych eliminacjach do Mistrzostw Europy porozmawiał z kilkoma chłopakami stwierdzili, że w końcu czas to ruszyć bo Kamil sam od jakiegoś czasu jest, jest moim klientem, pozwolił żeby o tym mówić i, i sam mnie proponuje wszystkim swoim kolegom, więc reklamuję. <laughs> natomiast on no, stwierdził, że warto żeby ludzie poznawali jakie są opcje i, i jakby na tym ostatnim takim wyjazdowym, na tych wyjazdowych meczach eliminacji tam padł pomysł, żeby w końcu coś zorganizować. No i udało się 21 grudnia. Ja generalnie nie chcę na razie chłopakom nic sprzedawać. Ja chcę ich bardziej uświadamiać. Zrobiliśmy o, o... sobie pierwsze spotkanie takie 21 grudnia mieliśmy zacząć o 21, ale tam paru chłopaków się spóźniło, bo było po treningu, więc zaczęliśmy 21.30. Plan był taki, że przez 40 minut mam mówić jakieś podstawy z różnych jakby sektorów inwestowania, a potem przez 20 minut mieli mi chłopaki zadawać pytania, ale zrobiła się z tego taka dyskusja, że przez półtorej godziny siedzieliśmy i o 23 ja już powiedziałem, że sorry, ale ja już, już nie dam rady więcej wam mówić, bo jeszcze tyle tego jest, że, że na pewno nie zdążymy. I bardziej mi chodzi o to, żeby... Edukować ich, i teraz ja jestem specjalistą w zakresie obligacji korporacyjnych. Uważam, że dla sportowca to jest całkiem niezłe rozwiązanie, no bo na obligacjach korporacyjnych bardzo dużych podmiotów możesz dzisiaj zarabiać od 4 do 7% w taki sposób no, z sensownym ryzykiem, nazwijmy to. Nie ma inwestycji bez ryzyka. Nawet te sławetne nieruchomości zawsze jakieś ryzyko ze sobą niosą poniesienia straty. Ale te procenty w skali. To jest w skali roku. roku. I ja bardziej, znaczy generalnie ja uważam, że sportowiec ma jedną karierę, żeby zarobić pieniądze. Jeżeli on nimi dobrze nie zagospodaruje, no to potem przeskok z tego poziomu życia, który on ma w trakcie kariery, do tego poziomu, okay. który on może mieć po karierze, będzie bardzo wysoki i bardzo bolesny. Więc wiadomo, że mamy w Polsce jakąś małą rzeszę, zwłaszcza w koszykówce, ludzi, którzy będą w stanie. Utrzymać się z tego, co zarobią w trakcie kariery, i już nigdy nie pracować. Ale chodzi o to, żeby wspomóc się w tym życiu po życiu. Czyli jak skończysz granie, żebyś miał coś tam odłożone, jakoś to przemyślane, żebyś był w stanie jakoś z tego funkcjonować. I moim zdaniem, dopóki nie masz zapewnionego tak zwanego, coś tak pięknie nazywa pasywny dochód, czyli masz jakąś kwotę kapitału, który generuje ci jakieś odsetki, z których możesz żyć, dopóki nie masz czegoś takiego, to moim zdaniem sportowcy, co do zasady, powinni unikać takich bardziej ryzykownych inwestycji czyli akcji małych spółek, startupy, co też jest często popularne, jakieś bitcoiny i tak dalej to Ja bym się trzymał od tego z daleka, do momentu, aż nie zbudujesz sobie jakiejś takiej bezpiecznej poduchy, że w razie czego, jak skończysz grać, to masz z czego żyć. Ile to jest po bezpieczna poducha w Twoim mniemaniu? Wiesz co, no to, to za każdym <grym> razem będzie coś innego. Ja ja, wiem, ja, no. ja mam też tak, że ja mam to szczęście teraz, że pracuję od samego początku z zamożnymi bardzo klientami. Kiedyś, jak spytałem klienta, ile on by potrzebował miesięcznie na życie, to powiedział, że tak z 4-5 dych. Oczywiście chodziło o 40-50 tysięcy i to by mu wystarczyło tak na takie bieżące wydatki. No ale wróćmy do koszykówki. E, no wiesz, to. Każdy musi sobie policzyć to sam. Jeżeli, yy, yy, jeżeli ty na przykład potrzebujesz mieć 5000 zł miesięcznie, czyli 60 tysięcy rocznie, to tak naprawdę przy stosunkowo niskim ryzyku potrzebujesz do tego pewnie mieć uzbieraną jakąś kwotę rzędu od miliona do miliona, dwustu miliona, trzystu tysięcy zł. I to się może wydawać, no bo jak sobie policzymy, że to jest... Około 5% netto w skali roku, to z takiej kwoty bez potrącania kapitału mhm. jesteś w stanie wygenerować sobie mniej więcej takie pieniądze. Ale to się może wydawać, że to jest dużo, jeżeli chcesz to zbudować w perspektywie dwóch, trzech lat. Ale dlatego mi zależy, żeby też docierać do tych młodszych koszykarzy, tak. bo jeżeli oni będą grali 10-15 lat i już Jasne. zaczną coś z tym robić, to będzie bo, większa szansa, żeby to osiągnąć. Bo wiadomo, w pierwszej lidze różne są kontrakty. Ci, ci zawodnicy z yy, tej średniej półki, w pierwszej lidze to kilka tysięcy. Ci najlepsi, około pewnie dychy. Się, ale, ale w ekstraklasie już kadrowicze wchodzą na inny level, i za dobrych czasów, no, no naprawdę takie, takie odłożenie miliona to było tak naprawdę chwila, nie? a czasami dla niektórych rok, dwa nawet. No i to ja, ja tak wprost sobie można to policzyć, że gdybyś. Gdyby środki ci pracowały na około 5% brutto, a to jeszcze da się naprawdę, 5-6% brutto to się da tak naprawdę sensownie jeszcze portfel z dosyć wysokim poziomem bezpieczeństwa zbudować, to z każdego miliona masz mniej więcej 4000 tysiące złotych miesięcznie. Więc jak potrzebujesz mieć 12 po karierze, to powinieneś mieć trójkę. Ty, no to trzeba 4 lata za, za 250 koła zagrać sezon, nie? Dobrego agenta. Wiesz co, ale to też ja, ja nawet na tym... Jezus, spo... ja głupi byłem. Kurde, gdzie, to, gdzie to wszystko jest? Trzeba było kurde bawała poznać Wiesz, no, no, z, z tymi, akurat ja nie jestem wielkim fanem bitcoinów, ale no to jest trochę tak, jak, jak, jak no tu pewnie znajdziemy fanów bitcoinów i przeciwników, no ja akurat ja uważam, że to, to jest trochę jak kasyno i jak ktoś mi pokazuje o. jakieś twarde wyceny, że ile bitcoin powinien być warty, to moim zdaniem to jest wszystko A babcia sam. mówiła, że do skarpety. Słuchaj, a jaką masz radę? Czy ja ci tylko powiem jeszcze jedną rzecz, jak, jak na tym spotkaniu nawet ze związku na samym końcu zrobiłem taką krótką symulację, że gdyby ktoś 5 tysięcy złotych miesięcznie oddawał, to moim zdaniem już jest realne, jeżeli zarabiasz Dychę w górę, no to jesteś w stanie przez 15 lat uzbierać sobie bańkę 300 z tego, inwestując to w okolicach 5%. Dobrze, wiesz. ale odbijam piłę dalej. W tej branży wiesz o tym, że są kluby, które nie płacą. Wiem. Co wtedy? I wtedy robi się problem, bo trzeba zapłacić rachunki, a coś takiego wtedy to przepada? To nie ja nie? Ty, nie bo Na jakiej to zasadzie? Ty, ja tak? absolutnie nie jestem. Był kiedyś taki czas, że bardzo popularne były takie rozwiązania, gdzie się umawiałeś na sztywną kwotę regularnie i, i tyle. Ja dzisiaj jakby nie lubię takich rzeczy, bo uważam, że samodzielnie można lepiej sobie tymi środkami gospodarować. I no, ja dzisiaj mam tak, że ja generalnie z każdym ze sportowców, z którym rozmawiałem, to mówię: Słuchaj, wiesz jakie są realia, i ty wiesz, i ja wiem, i wszyscy. Wszyscy wiemy, że może tak być, że przez kilka albo miesięcy albo więcej, nie będziesz dostawał kasy. Więc moim zdaniem, ty powinieneś mieć odłożone na koncie, tak na zwykłym podstawowym koncie, kasę na 6 do 12 miesięcy życia, w razie, gdybyś po prostu, nie, wiem, przestał zarabiać pieniądze okay. cokolwiek. Jeżeli my sobie zbudujemy jakiś portfel z obligacji skarbowych, z obligacji korporacyjnych, czy, czy nawet z tych nieruchomości, które jednak są dosyć mało płynne i trochę trudniej wyciągnąć z nich kasy w razie czego, to jeżeli my będziemy mieli 6 miesięcy na to, żeby zareagować, 6, 9, 12, to uwierz mi, że jak masz portfel taki, że na przykład masz 1 200 tysięcy złotych i masz na przykład dwie nieruchomości po 400 tysięcy i 400 tysięcy złotych w obligacjach, to my dosyć szybko będziemy w stanie ci spieniężyć jakieś, nie wiem, 10, 50 tysięcy, 100 tysięcy złotych, jakieś tego no, typu no, kwoty. No tak, ale fajnie było, jakby to młodzi ludzie, młodzi zawodnicy posłali, zawodniczki, którzy wchodzą, w, no nie wiem, jak już zarabia się 19, 20 lat, to już gdzieś tam jakiś pieniądz się pojawia u tych lepszych chłopaków żeby oni właśnie posłuchali i, i właśnie pytanie jest do mnie, do ciebie takie, ile oni powinni, ile procent może z kontraktu powinno się odkładać, żeby to nie bolało? Jest coś takiego, żeby to ciebie nie bolało, ale rzeczywiście odłóż to, na tą czarną godzinę. To jest, to jest bardzo trudne, żeby tak sobie oszacować, no bo można by powiedzieć, że mówi się czasami o 10-20%, żeby tak co najmniej tyle odkładać, ale ja uważam, że to, to tak nie można powiedzieć takim standardem, no bo jeżeli ktoś zarabia czwórkę miesięcznie, a chciałby coś z tego sobie odłożyć, no to pewnie on, może mu nawet być ciężko te 20% odłożyć. Z kolei jak ktoś zarabia trzy dychy i jest w stanie przeżyć za piątkę czy szóstkę, no to powinien odłożyć sobie z dwie dychy lub więcej. I teraz to też jest tak, że ja się nigdy z nikim nie dogaduje, że słuchaj, ty masz mi miesiąc, miesiąc, co miesiąc dawać tam taką kwotę. Tylko to jest tak, że uzbiera ci się jakaś kasa, ustalamy sobie mniej więcej, w co my celujemy, jak my chcemy ten portfel zbudować, co tam w środku ma być, jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować, a jakie nie. I wtedy na przykład dzwoni do mnie taki klient i mówi: słuchaj, mam trochę gotowy, uzbierało mi się coś tam, co z tym robimy, no i sobie decydujemy, co dalej. Czyli generalnie zachęcasz do tego, żeby jak najszybciej odkładać i dopiero potem tą, tą tak nazywać, poduchę, dopiero nią coś z nią robić. No bo no, w inwestycjach jest coś takiego magicznego jak procent składany, i to nawet jak zaczynasz mniejszymi kwotami, to ci generuje jakieś odsetki, potem reinwestujesz te odsetki. No to, to im dłuższy okres czasu, tym masz większą szansę, żeby zbudować sobie coś z tego fajnego. No nie ukrywam, że jak rozmawiamy dzisiaj z chłopakiem, który ma, z chłopakiem facetem, który ma 32-34 lata i on by teraz chciał coś zacząć robić, to już jest trochę późno. Ja mogę ewentualnie mu coś odpowiedzieć, czego tak. się tak, czego się wystrzegać, na jakie inwestycje uważać. Natomiast ja uważam, że no. To jest za późno. Podstawowy cel nie stracić. To, 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 to młodzież od razu niech, niech słucha i się można zgłaszać, tak? Do ciebie, czy jak to jest, na jakiej zasadzie? Bardzo chętnie. Ja, ja mam generalnie tak, że my w, w swoim domu maklerskim robimy transakcje od 5 tysięcy złotych w górę na jedną rzecz, więc nawet przy małych kwotach jestem w stanie coś pomóc. Okay. A nawet jakby to dla kogoś było za dużo, to, to ja też jestem w stanie podpowiedzieć, co, tylko, gdzie można Tylko nikogo nie oszukaj, bo będą do mnie potem ja, 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 ja mam w ogóle takie podejście, że ja, wiesz, ja bardzo chcę, żeby moi klienci mieli 15-20 inwestycji w górę. Więc jak ktoś do mnie przychodzi i mi mówi, że chce mieć, nie wiem, 50 tysięcy złotych łącznie, to ja mu mówię to podziel to na 20 razy 2,5. Bo wtedy w razie czego, jeżeli coś się z którąś wydarzy, to, no to jakby ten poziom bezpieczeństwa jest wyższy. Ja już tu nie chcę wchodzić w jakieś za duże szczegóły, bo to wiesz, to są tematy, o których moglibyśmy godzinami gadać. Ja tak nic nie zrozumiałem. Nie ale, ale chodzi mi o to, I że myślę, po prostu że jak, podzielisz sobie, jak podzielisz sobie te pieniądze na dużo jakichś drobnych inwestycji, no to jak masz dużo większy y, poziom komfortu i bezpieczeństwa. Czyli to tak liczymy średnio, jak ktoś jest zdrowy, to 15 lat pogra, to rzeczywiście przy jakiejś takiej... Da się coś z tego y, y, zrobić. Da się zrobić i, i taka rada, żeby no, odkładać te pieniądze. Bo to czas szybko leci. No. Jeżeli ktoś gra 15 lat na poziomie czołówki pierwszej ligi albo ekstra klasy i zarabia gdzieś w okolicach dychy, y, nawet to już spokojnie, moim zdaniem, można coś poplanować sobie. Jak płacą? Jak płacą? No, jak płacą, niestety. Ale wiesz, no to ja staram się, wiesz, to też uwzględniamy w portfelach, jak rozmawiamy z, z klientami, ile ty gotówki w razie czego będziesz chciał mieć płynne, bo na przykład zostawiasz sobie na gotówce tyle. W nieruchomości wiadomo, są fajne, ale są bardzo niepłynne i na przykład, jak kupisz sobie nieruchomość za pół miliona, a potem będziesz potrzebował 100 tysięcy, bo się wydarzy jakaś sytuacja losowa czy cokolwiek, no to ciężko ci będzie sprzedać 20% nieruchomości. Będziesz mógł wziąć oczywiście kredyt pod zabezpieczenie tej nieruchomości, no ale za te pieniądze już musisz płacić. A gdybyś miał coś sobie na bardziej płynnych inwestycjach odłożone, to wtedy jesteś w stanie korzystać z tych pieniędzy jakby bez płacenia za to. Masz jeszcze jakieś pomysły na zawodników jeszcze? No na pewno myślę, że ubezpieczenie powinno być takie gdzieś... Warto się ubezpieczać, to, to z pewnością. Ja, ja, ja nie jestem ekspertem od tego. Ja więc... jestem tego przykładem, no, poważną kontuzją. Myślę, że takiej kontuzji z, z taką ręką nikt nie grał chyba w historii, na świecie. Pan Adam też tak myśli. Na... I niby... A na pewno na takim poziomie jak ty. Tak mi się wydaje. Ja też no, tak myślę. No, bo wycięty nerw promieniowy, ta ręka tak naprawdę nie chodzi, dlatego jest rękawiczka i ja wtedy nie byłem ubezpieczony prawdopodobnie dzisiaj już bym nic nie musiał robić, bo to był taki cios, że jest finito, nie? No, na ubezpieczenia to się czasami tak patrzy, że po co ja to będę wydawał, że to bez sensu. Się, Naprawdę, bo to... Ubezpieczajcie się, ale to też polecam jakiegoś dobrego, sprawdzonego agenta ubezpieczeniowego. Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale wiem, że ubezpieczalnie też stosują czasami jakieś, jakieś takie brudne chwyty i zapisują sobie wykluczenia takie, że jeżeli coś Ci się wydarzy, jak będziesz jechał na przykład na rowerze, to nic z tego nie dostaniesz, więc... Trzeba zwracać uwagę na takie detale i właśnie ja o tym chcę rozmawiać z zawodnikami, bo ja nie chcę, żeby każdy z zawodników, który się do mnie zgłosi, był moim klientem, tylko ja chcę, żeby oni wiedzieli na przykład jakich obligacji unikać, jakich akcji unikać, jakich nieruchomości unikać i tak dalej, i tak dalej. Czyli co, kończąc, proponujesz chłopakom tak podsumujmy to, co, 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 co można od, od ciebie się dowiedzieć, otrzymać? No... Pff. Zaznieć to nieskromnie, ale wszystko. No, myślę, że wiesz, ja od, od 10 lat jestem w tej branży, nie, nie wszystkim się zajmowałem cały czas profesjonalnie. Wyspecjalizowałem się teraz w, w obligacjach korporacyjnych, bo uważam, że to jest fajna rzecz i dla zamożnych klientów, i dla sportowców. Natomiast no, mam pojęcie przez, przez tyle lat pracy z ludźmi i nasłuchałem się tylu historii i jakby sam teraz jestem na etapie, gdzie chcę sobie certyfikować moją wiedzę. To też jest powód, dla którego trochę ta moja strona z dystansu została lekko zakurzona, to tak wyprzedzałem. W fakty, bo od października zdecydowałem się podejść do takiego bardzo poważnego egzaminu. Chcę zdobyć tytuł Chartered Financial Analyst, czyli CFA w skrócie. To jest taki najwyższy międzynarodowy, wydaje się, tytuł potwierdzający kompetencje w tym moim zakresie MVP. finansowym. Coś takiego. No i żeby zdać ten egzamin, trzeba zdać trzy poziomy. Do każdego jest masa materiału. Pierwszy etap to jest 3600 stron a cztery po angielsku, więc zacząłem się uczyć pod koniec października, w maju mam termin, więc siłą rzeczy teraz dużo czasu na to poświęcam, ale to mi też otworzy więcej drzwi i da mi więcej możliwości przy współpracy z, z klientami, a też na międzynarodowej arenie będzie jakimś takim poświadczeniem moich kompetencji. No Na pewno przy współpracy takiej z takimi papierami, to, to na pewno. Czyli co, radzimy, młodym chłopców. Ja też o tym nie myślałem kiedyś. Były fajnie, fajnie się zarabiało, było fajnie, ale jest, nie ma, no wiesz, to tak. A jak masz plan, im szybciej, tym lepiej. O, w ten sposób. Dokładnie. Prawda? Dlatego im młodsi zawodnicy, no wiadomo, że na poziomie, nie wiem, 14-15-latka, dobrze zapowiadającego się, to może jest jeszcze za wcześnie, bo ktoś nawet o tym już zupełnie nie myśli, ale myślę, że jak już zaczynasz grać w pierwszej lidze, w ekstraklasie, to powinieneś sobie pomyśleć o tym, nawet jeżeli ci się wydaje, że te pieniądze nie są na tyle duże, żeby coś z tym zrobić, to może jednak jestem w stanie jakoś coś podpowiedzieć, żeby, żeby no nie zaliczyć jakiejś spektakularnej wtopy. Yy, musimy przypomnieć, że ty też grałeś w koszykówkę kiedyś, dalej grasz, ale już nie, nie oficjalnie. Jesteś wychowankiem. Teraz już tylko na betonie. Na betonie, tutaj zresztą na stadionie wrocławskim <laughs> ostatnio graliśmy. Jesteś wychowankiem Rawi Rawicz. U kogo zaczynałeś? Ojej, ja w ogóle zacząłem, zacząłem uprawiać zorganizowaną koszykówkę, jak wiem osiem lat, trzy razy w tygodniu. Pięć na pięć grajesz już 8 lat, co ty Dwu taktów się uczyłem 3 i 3 takich raz, rzeczy, raz to to e, ale, ale też zaczęliśmy już jakieś takie gierki w Rawiczu na, na SKS-ach u mojego taty, bo mój tato był trenerem no, to koszykarskim, był? No. więc tato mnie wkręcił trochę w to, zabierając mnie zawsze na jakieś mecze wyjazdy. Albo cię nie słuchałem, albo to przeoczyłem kiedyś, kurczę. Nie, nie, no, nie to, 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 to jest wiesz, no ja w Rawiczu tak naprawdę przez kilka lat grania to przewinąłem się przez ręce pewnie z dzisiaj trenerów tutaj z tej wrocławskiej części, to moim pierwszym takim trenerem, nazwijmy to spoza Rawicza, był trener Kalwasiński, który jak wywalczyliśmy sobie, jak miałem 15 czy 16 lat, wywalczyliśmy sobie awans z trzeciej do drugiej ligi. I trener Kalwasiński był naszym trenerem właśnie w sezonie w trzeciej lidze i potem... W, w drugiej. Rawiczu. Tak, w Rawiczu jeszcze. No. Jarek Krysiewicz między innymi tam też się przewinął w Rawiczu, no, więc tam jest, jest. Paleta trenerów jest spora. Potem grupy młodzieżowe w Śląsku. Wrocław, Śląz, Wrocław Ci ściągnął. Kto cię tam ściągnął? Trener Turkiewicz. E, Jaki Warszawa obecnie. Tak. To się w ogóle niedawno dowiedziałem. Jakoś mi to omknęło, ale to niedawno podpisał kontrakt. Gratuluję trenerze. E, no, e, graliśmy na jakichś meczach przedsezonowych e, ze Śląskiem. No, ja w Rawiczu wtedy, wiesz, to mały klub, małe miasto, więc byłem tam pierwszą opcją. No, i jakoś dużo punktów zdobywałem i przeciwko Zastalowi, i przeciwko Śląskowi. No, i tener się do mnie zgłosił, czy ja bym chciał się przenieść do, do Wrocławia, jeżeli by mi załatwili szkołę. No ja powiedziałem, że bardzo chętnie. Moja mama już wtedy mieszkała we Wrocławiu, więc jakby nocleg miałem ogarnięty. Przeniosłem się do liceum numer 14. Trener proponował mi LZN, ale jakoś bliżej mi było do 14 jednak. Lotnicze e... zakłady naukowe, tak to było? Tak. Coś tam z Lutnika miałeś? Nie, nie, ja w ogóle nie, tylko tam wtedy trener Krzak był chyba... George Bush. Jakoś, tak, <laughs> tak. Był chyba wicedyrektorem, jakieś Aha. takie dosyć wysokie miał stanowisko, więc tam ten Żółkiewicz proponował, ale ja wolałem jednak czternastkę. No i co w tych y, śląskowych grupach osiągnęliście? Jakieś sukcesy? Wiesz co, no tam udało się trochę fajnie pograć, bo y, dwa złote medale, jeden srebrny i jedno czwarte miejsce. W pierwszym moim roku w ogóle w Śląsku zdobyliśmy złoty medal Mistrzostwo Polski Juniorów i Złoty Medal Juniorów Starszych, w którym ty też grałeś wtedy. W kwizynie. W kwizynie? No, no tak, razem grałem. Ale to jest najdziwniejsza historia świata, bo ja, słuchaj, ja zdobyłem. Ja widzę to zdjęcie teraz. To jest evenement, bo nie wiem czy pamiętasz, był wtedy taki super dziwny y, sposób rozgrywania finału. Z Polonią Warszawa graliśmy w turnieju półfinałowym i ten mecz był zaliczany do finału i w finale była tylko grupa, każdy z każdym. Jak mogło być. Ja, ja w ogóle byłem odklejony w tym. To był mój ostatni rok w Ja grałem w finale Mistrzostw Polski, chociaż nie grałem w turnieju finałowym, bo na turnieju <laughs> yes. finałowym mnie coach nie zabrał, bo wtedy Mroko pojechał zamiast mnie, bo Mroko był wcześniej kontuzjowany, ja tam jakieś swoje minuty zaliczyłem i z Polonią Warszawa grałem w tym turnieju półfinałowym. Ten mecz wygraliśmy. I potem zarówno wy, jak i Polonia Warszawa wygraliście i z Kwizynem, i z Zieloną Górą w tym turnieju finałowym. Nic. Nic. No widzisz, to ja ci przypomnę. Dobra. I jakby nie graliście już bezpośredniego meczu z Polonią Warszawa, więc ja na ten finałowy turniej nie pojechałem, ale w finale de facto zagrałem, bo on był w turnieju półfinowym. Totalnie Jakiś dziwny absurd. pomysł i na szczęście już potem zrezygnowano z tego. Już chyba tego nie ma. A kto z, z twoich y, kolegów tych śląskowych gdzieś, y, ktoś zrobił karierę jakąś? Wiesz co, z, y, tam jak grałem, w moim roczniku był, był Piotrek Hałas, Karol Szpyrka, Tomek Prostak był młodszy, ale grał z nami. To są chłopaki, którzy gdzieś tam się w Ekstraklasę pocierali, dużo w pierwszej lidze pograli. Z takich innych chłopaków to jeszcze Krzysiek Jakubczyk, rok starszy ode mnie. Nie wiem, kto tam jeszcze. Tomek Stępień też przez jakiś czas grał. Więc to myślę, że to byli w większości zawodnicy, którzy grali po pierwszej lidze. No ale wiesz, ja grałem w moim roczniku, my mieliśmy bardzo mały skład. Byliśmy prekursorami small i Ja mając 1,90 m często grałem na czwórce. Ale w czy... Nie czy Nie, w Śląsku? W Śląsku, w Śląsku. mieliśmy bardzo mały skład. Ty taki byłeś PJ Tucker Pick and trochę. PJ Tucker. <laughs> trochę tak. <laughs> nie? I, I wyobraź sobie, że ja kryłem, wiesz, Pawła Leończyka, yy, Michała Gabińskiego, więc... No ale ty świetnie. jesteś że bawu z dystansu, to nie jest tak. Bawu to, to jesteś prawdziwy bał silny jesteś jak... Musiałem być. <laughs> Czyli się zahartowało. Yy, no i potem wtedy w, no finale, właśnie... w finale na hali mistrzów w pierwszym moim roku wygraliśmy z Anwilem. O 10 punktów rok później Anvil nam się zrewanżował w juniorach starszych o 10 punktów wygrywając na kosynierce, a potem graliśmy znowu z Anwilem w półfinale, przegraliśmy już w moim ostatnim roku u 20. I... Ja uwielbiam takie historie, wiesz, bo ja nie wiem, albo ja takim gburem koszykarskim byłem, że ja tylko byłem skoncentrowany żeby tam swoje zrobić, ale ja lubię. Ale ty jak, już grałeś w ekstraklasie wtedy? Ja w już wieku, byłem chyba, jest. ale wiesz, ale ja uwielbiam, jakoś, tak pogadam, spotkam, że ten, że mi przypomniał właśnie, ty to pamiętasz, tamto, tam mm. grał ten, tam grał tamten, super, dziękuję ci za to. Bardzo i potem co? Po Śląsku? No po Śląsku było tak, że byłem trochę za słaby, żeby grać w ekstraklasie. A z kolei druga liga w Śląsku miała być no, do ogrywania młodzieży, więc no, wprost mi to zakomunikowano. Powstała drużyna w Siechnicach, gdzie wydawało się, że będziemy w stanie stworzyć coś fajnego, bo tam sporo chłopaków takich właśnie. No, a druga liga wtedy? Druga liga wtedy e, z ambitnymi planami. Tam Michał Lipiński grał, Grzesiek Kaczmarek, Sławek Zzilewski, nie wiem, czy ty ich kojarzy, Tomek Stępień. No tak, tak. Mieliśmy fajną ekipę. Na, grają, jak więc. na drugą ligę, do dziś grają. No tam ta drużyna się rozpadła pod koniec sezonu. Może nie będę poruszał tutaj na antenie, dlaczego, ale <laughs> był pewien konflikt na linii tenersko-menedżerskiej a zawodnikami. No Aha. i tam na dwa mecze przed końcem sezonu nam się drużyna rozpadła. Wylądowałem <laughs> potem w Kłocku, tam też po różnych. A mieszkałeś tam? Nie, nie, nie. Jeździłeś, to jest wyzwanie. Co o tą trasą jeździć? Ja powiem ci, że podziwiam, jakby z całym szacunkiem dla, dla wszystkich chłopaków z Kłodzka, bo wspominam ten okres, tak zwłaszcza towarzysko bardzo, bardzo dobrze, ale te jazdy do Kłodzka mnie wykańczały. Ja jeszcze mieszkam od północnej strony Wrocławia. Nie było wtedy obwodnicy, więc ja jechałem szóstką tramwajem, z pętli na pętle. Przesiadałem się w samochód, jechałem godzinę 20, a potem trening dwie Pan godziny, sakra. powrót. Z pół, 7 godzin mi schodziło na trening. Trudny los ich czeka, bo oni teraz spadną z ligi raczej na 100%. Jeszcze to my Kochońko odszedł. Tam właśnie jeszcze zahaczał Kłocko, bo to moje bliskie takie trochę miasto, bo tam moje dzieciństwo blisko spędziłem, 15 km, i tam chyba jednak swoich powinni wychować, a nie tutaj łączyć to z dojazdami. To tak aż. To jest za, za, za duża odległość. To zawsze jest taki dylemat. No bo jak weźmiesz sobie najemników, to oni zabierają ci czas tym lokalnym, są może trochę lepsi, ale w dłuższej perspektywie oni tak odejdzie. Tak, a tam on jest Misie Gwajsk, nie... którego serdecznie no, porawiam. Czesiek gradwański y... Tomek Sularczyk. No to fajne chłopiec. Kichowki drugi... już tam. Tylko on już nie jest stamtąd. on się przeprowadził, no, tam. tak. No. Ale no to jest. Problem tych bober. <laughs> no i co? I co? Kłotko, i na koniec? Potem wróciłem na dwa lata do WKK Wrocław, bo powstał ten projekt WKK. Wtedy to był pierwszy sezon WKK w drugiej lidze. Tam razem z Sebastianem, z Wolakiem mieliśmy być takimi e, chłopakami, od których młodzież będzie się uczyła. E, no i pierwszy sezon był raczej tak na dotarcie. W drugim sezonie dołączył do nas Adam Wójcik. No tak, z Adamem e, Wójcikiem grałeś. Grałem z Adamem Wójcikiem, i to tak nawet e, i w pokojach, na wyjazdach bywaliśmy tak? razem, więc tak jakąś fajną relację przez ten rok z Adamem złapaliśmy. Um, więc no, duży zaszczyt i duża przyjemność, no bo to człowiek-legenda. Ja... A, a jak on podchodził do tych treningów, mimo że to był poziom... Wiesz co, no, no mega profeska. To... Mega, mega profeska. Ja powiem ci, że yy... No, byłem na początku w szoku, bo on dojechał do nas na obóz. Byliśmy wtedy w Janowicach pod Jelenią Górą, i tak on przyjechał chyba dzień czy dwa dni później. Byłem z nim razem w pokoju i tak zastanawiałem się razem z Michałem Kondraciukiem, czy jak on wejdzie do nas do pokoju, to mu powiedzieć dzień dobry, czy cześć. No, no i co? No, jest człowiek legenda, nie? No i nagle wchodzi Adam w dresiku, zbija z nami piątkę i otwiera laptopa i mówi. Chłopaki, słyszeliście nową płytę Ejkona? I włącza Ejkona i zaczyna się bujać. To dobra. No to mi od razu, no to nie, swój chłop i w ogóle super. A to dobra anegdota. I powiem ci, że ja miałem wtedy, Adam był ode mnie... 3, nie, moment. On był 70-rocznik, a 87, 17 lat różnicy. On miał wtedy chyba 40 lat, ja 23. Jak on zdjął koszulkę przy mnie, to się zawstydziłem. No nie, Adam to żyła, kurde, wiesz. On zawsze Uch. tak profesjonalnie podchodził, tak zawsze był w dobrej formie fizycznej, że naprawdę. Ja myślałem, że wszedł, dostałeś w pysia od razu, Co, wiesz, liścia. To jest moje łóżko, nie? Nie, nie, zupełnie odwrotnie. <grystanie> Tylko pamiętam, że jak na papieroskach czasami wychodził, to udawał, że idzie do Krystyny zadzwonić. Przykro. ja <grystanie> <grystanie> będzie to oglądać. Jest... Pozdrawiam. Ale Adam, kurczę, to super facet. No, szkoda, że go nie ma. No Przykre to jest niestety. Ale go będziemy wspominać zawsze. No i co, to WKK, na koniec jeszcze reaktywacja w Śląsku, tak? tak tam był, był ten projekt reaktywacji, gdzie z sezonu na sezon, z drugiej ligi do ekstraklasy. Trener Kalwasiński mnie w tym pierwszym sezonie bardzo chciał u siebie w drużynie. Znaliśmy się już od wielu, wielu lat. Po tych dwóch udanych chyba sezonach WKK zaprosił mnie do tego, żebym brał udział w tym projekcie, no ale ja już miałem wtedy ten problem, że zacząłem pracować na pełen etat. Byłem jedynym chłopakiem w drużynie chyba, który pracował na pełen etat. pracę w banku próbowałem połączyć z koszykówką. I bardzo dobrze zrobiłeś z perspektywy z czasu. Z perspektywy czasu też tak myślę, no bo trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy, i poczułem, że no ja już takiej kariery bardzo dużej w koszykówce niestety nie zrobię. I to też jest rada dla niektórych chłopaków, żeby się i, i za długo nie oszukiwać też, nie? Ale to też jest powód, dla którego, bo, bo ja miałem kilka ofert gdzieś tam z pierwszej ligi, z drugiej ligi, z Polski, tylko nigdy nie chciałem wyjeżdżać, bo chciałem skończyć studia, no bo obawiałem się, że mogę nie zrobić nigdy spektakularnej kariery. I to mi pozwoliło skończyć normalne studia na Akademii Ekonomicznej w Wrocławiu, finanse i, i, i bankowość. No i jak skończyłem piąty rok, to podjąłem pracę. No i w Śląsku my mieliśmy wtedy 8 treningów w tygodniu: 3 razy rano, pięć razy po południu, plus wyjazdy, jakieś shootingi w weekend. Więc ja byłem zajechany. Ja nie byłem w stanie na 100% robić i tego, i tego. Jak w grudniu mnie Michał Lizak pożegnał, no bo chciał zatrudnić nowego rozgrywającego i trzeba było zrobić miejsce w składzie, to zdecydował się mnie zwolnić. Za co nie mam dzisiaj pretensji z perspektywy czasu, no bo wiem, że też nie grałem na 100% tego, co potrafiłem, no bo jednak to jest bardzo trudno, jeżeli w ogóle to jest możliwe, żeby pogodzić 8 treningów w tygodniu z pracą na PNW. Czyli trochę to przeżyłeś. No. I to był, to był koniec właściwie. Już później tak. koszykówkę Wtedy się. Wtedy już stwierdziłem, da. że wiesz, tam jeszcze miałem jakieś małe, takie prywatne sprawy, yy, które sprawiły, że no zdecydowałem się postawić na, na, jednak na tą stronę rozumu, a nie serca. Zadam ci pytanie, teraz zobaczymy, czy mi dobrze yy, odpowiesz, czy, czy też moich myślach. Co ci da koszykówka oprócz sportu? Bo ja uważam, że w ogóle bardzo dużo. No, tak. e, ja uważam, że dyscyplinę, e, dużo takiego umiejętności rozmowy z ludźmi, że bardzo łatwo się nawiązuje kontakty. E, fajne podejście do pracy, bo też wiesz, że musisz sobie ciężko zapracować, żeby coś dostać. E, takie chyba mniej roszczeniowe podejście do życia. Moją żonę. No właśnie czekałem, ja e? ja e? że o tym powiesz. Musimy Julkę pozdrowić. Pozdrawiamy żonka. Jak... Ona mówiła, że jak jej nie pozdrawię, to on nie wracać do domu. Julia tańczyła w pierwszym tak, przy pierwszym zespole. My się poznaliśmy właściwie od razu. To z Wrocław. Tak, pozdrawiamy wszystkich, całą ekipę. My się generalnie poznaliśmy już właściwie w pierwszym moim roku, jak się przeprowadziłem do, do Wrocławia, ale zaczęliśmy się spotykać tak już na poważnie dopiero w tym ostatnim roku, bo ona tańczyła na moich meczach, więc trochę taki stereotyp. A to już szczęśliłeś się, czy co innego? Jakbyś miałeś upatrzone? Wcześniej, miałem upatrzoną, ale tak, tak. I co na GG zagadałeś? Na ja g... musiałem dojrzeć trochę do tego. Aha. Na, na GG zagadałeś, czy normalnie Na naszej z... klasie. Pierwsze. Pierwszy kontakt był na naszej klasie. I co napisałeś? Siemka, siemka. Ja wiesz jak było? Na naszej klasie było tak, że jak ktoś szedł na twój profil, to widziałeś. A Więc ja nie, wszedłem ja nie na nie jej, miałem, żeby ona zobaczyła, że ja obczajam, ona weszła na... To dodać jeszcze o koszykówce? Nie, chyba tyle. To nie ma co się rozwodzić. Na Ale jest dalej, dalej bliska ci sercu, no bo robisz yy, filmy o NBA. Też sam, nie, sam mówisz, że nie wiesz, jak to nazwać. Kanał, masz kanał yy, Bawu z dystansu, fanpage na Facebooku. Robisz filmy NBA i robiłeś tego tyle w pewnym momencie, w formacie 24 sekund. robisz. Przesadziłem. Skrót, skrót, znaczy ja nie przesadziłeś, to było ciekawe, ale ja mówię, ten chłop nie śpi, nie, bo wsta powiedz, o której ty wstawaj, żeby to zmontować wszystko. Wiesz co, i tak było, bo generalnie pomysł na tą, na tą stronę w ogóle wziął się stąd, że mój serdeczny kolega Maciej Turowski, DJ Gambi, którego mhm. też pozdrawiamy, no, zachęcił mnie kiedyś, wróciłem z urlopu, byliśmy, zrobiliśmy sobie z moją żoną taki dłuższy urlop, wróciłem i tak sobie pomyślałem, kurczę, poza pracą chciałbym mieć coś takiego, jakąś taką odskocznię, żeby się wyluzować, fajnie by było, jakby to było coś z koszykówką związane i tak dalej. No i Gambit mi powiedział, słuchaj, głos masz całkiem normalny, na koszykówce się znasz, jak mało kto kogo znam, więc może powinieneś coś zacząć nagrywać. No i tak naprawdę w tydzień wykiełkował mi pomysł. Pomyślałem sobie, że, że wielu mamy takich. Fanów NBA, którzy wspominają lata 90. z dużym sentymentem i dzisiaj deprecjonują bardzo to, co się dzieje w sporcie. Mi się wydaje, że to bardziej wynika z tego, Naprawdę, że. Wy czemu? Wiesz co? To jest chyba. To jest pewnie długi temat, pewnie pracę magisterską by można było na ten temat napisać, ale mi się wydaje, że wiele rzeczy się złożyło na ten sukces lat 90. -tych. To był Komuna upadała, to był pierwszy taki nasz kontakt z zachodem, Michael Jordan wtedy dominował. To był pięknie podany produkt. Nie było internetu, tylko było wszystko. Nie było szakty na full, nie było tych wszystkich rzeczy, gdzie widziałeś, jak się goście potykają, jak nie trafiają spektakularnie i tak dalej. Tylko to jest coś, o czym dzisiaj wielu ludzi zapomina. My wtedy moim zdaniem nie oglądaliśmy koszykówki, bo. Jak sobie dzisiaj przypomnisz, to to było tak, że w niedzielę o 13 w prime time była powtórka z wyselekcjonowanego najlepszego, najciekawszego meczu z tygodnia z najciekawszych akcji. To było 30-40 minut samych udanych akcji najczęściej. No tak, ale potem już było na TV fałenie i była ta koszykówka jeszcze końcówka lat 90., co Jordan, ten Vyuta Jazz oddał. I wtedy ten... kończyła się popularność koszykówki. No to się zeszło z odejściem MJ. To się po tak prostu. pokryło, że Jordan zbudował na tyle dużą popularność, że zaczęto jej więcej pokazywać, zaczęto pokazywać całe mecze, no i potem ludzie zaczęli oglądać te nieudane akcje, te inne takie rzeczy. I ja bardzo chciałem, żeby ludzie docenili dzisiejszych koszykarzy, Lebrona Jamesa, Kevina Duranta i tak Oj dalej. Bardzo, nie? Bo ja cały czas mam wrażenie i zawsze będę ich bronił, że chociaż mówi się o nich, że są super kozakami, to jednak nie daje się im wystarczająco dużo respektu. I dlatego pomyślałem sobie, że będę robił, bo tych meczów NBA jest. Bardzo dużo każdego dnia i ciężko jest za tym nadążyć. Więc ja sobie pomyślałem, że będę robił takie 24-sekundowe wstawki o każdym meczu. To będzie kilka minut każdego dnia rano, że jak ktoś będzie chciał, to łatwo będzie mógł nadążyć. Ale stary, to nie jest one-man show. To była robota na pełen etat. Bo jak ja zacząłem, wstawałem o 4-5 rano, żeby obejrzeć co najmniej jeden cały mecz, bo od czasów w liceum codziennie oglądając co najmniej jeden cały mecz. W playoffach oglądam prawie wszystkie mecze. Musiałem zrobić sobie potem notatki, przejrzeć skróty z innych meczów, statystyki, przejrzeć media społecznościowe, żeby wyłapać najciekawsze statystyki, jakieś rekordy i tak dalej. To jest potem skosie. to montowałem, musiałem to nagrać, zmontować potem filmik, zrenderować go i wrzucić go do neta. To mi zajmowało z 5-6 godzin rano. Były tak. takie dni. A ja tu mam pana Adama, panie Adamie, Dobra, dziękuję. dziękuję ci za to, ale pan Adam tutaj swoją stawkę ma też. Nie jest, nie jest tani, nie jest tani. Pan. No ale zazdroszczę takiego pana, Adama. No bo ja powiem ci, że jak ja zacząłem 11 marca, pamiętam dokładnie, to dzięki Bogu sezon kończył się w połowie kwietnia, a potem w playoffach już było mniej meczów. Byś Dałem jeszcze radę, ale jak zacząłem kolejny sezon w październiku, to jak przyszły święta Bożego Narodzenia, to ja byłem zombie. I ja czułem, że to się za bardzo na mnie odbija na moim zdrowiu i, i fizycznym i psychicznym, i pomyślałem sobie, że nie, że to nie może tak być. I zacząłem tych filmików kręcić trochę mniej, rzadziej, bardziej jako takie podsumowania. W międzyczasie Aaron się bardzo zainteresował no tym, co tutaj wdrożyłeś w, w, w te rozmowy. Tak, to, to w ogóle jest super ciekawa rzecz, bo Aaron się sam odezwał do mnie i, i w ogóle to jest, wydaje mi się, jednak nietypowe w Polsce, że Aaron, którego również serdecznie pozdrawiam, dużo tych pozdrowień wychodzi, no ale... No trzeba, jak tak, jest to okazja, jest. to trzeba. Ee, Aaron... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. <laughs> <My> ostatnio, widziałeś. <laughs> tak, oglądałem. No to Aaron sam się do mnie odezwał, że super robota, że mu się to bardzo podoba, jakbym kiedyś chciał jego pomocy, no to on jest otwarty. No i zaczęliśmy kręcić razem te odcinki, one, nikt ich praktycznie nie ogląda. Bo mają po 300, 500, 700 wyświetleń na YouTubie. Ale wydaje mi się, że to są takie bardzo fajne rozmowy o tym, co się dzieje na bieżąco w NBA. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam. Taką sobie małą reklamę tutaj zrobię. Mhm. Z Rafałem Juciem udało mi się w międzyczasie nagrać rozmowę, z Tomkiem, Tomkiem Gelo, więc no jakoś to tak fajnie a, nabrało a te. To jest coś, co wiążesz z tym przyszłością? Chciałbyś to nadal robić, czy bardziej to Ja Chciałbym bardzo, przygodę. chciał, ale i ty, i ja wiemy, że jest bardzo trudno traktować to profesjonalnie. Więc mi się kiedyś w ogóle marzyło, jak byłem młodym, ambitnym koszykarzem, że będę grał do późnych lat. Jak skończę karierę, to będę komentatorem takim w studiu, jak ci goście z TNT, mhm. że tam siedzą, gadają o koszykówce i zarabiają kupę kasy. W Polsce to jest niestety trudne do zrobienia i wiesz o tym doskonale. Niestety. No to są potrzebne pieniądze, żeby. I ktoś musi chcieć to jeszcze oglądać, prawda? Dokładnie. Więc ja to tak traktuję, że bardziej jako rozrywkę, jak coś z tego wyjdzie, to super. Dojrzałem też trochę do tego, bo na początku, jak rozkręcałem tą stronę, to miałem takie podejście, żeby wiesz, żeby komentować mecze NBA, robić Bóg wie co. Teraz jednak nie ukrywam, że zdałem sobie z tego sprawy, że ciężko jest się przebić i ciężko jest zmienić trochę ten świat i to podejście ludzi. Dlatego jakby stwierdziłem, że chcę to nadal robić, ale trochę w mniejszym wymiarze czasowym, a bardziej chcę się skupić na tych takich rzeczach moich profesjonalnych, bo też uważam, że jestem w stanie dużo mojego wkładu do koszykówki dzięki temu dać. I nie tylko sportowcom z koszykówki, ale i, i z innych dyscyplin również. No, bo to, wiesz, to, że ty grałeś i tu o baskecie, to też jest takie bardziej wiarygodne dla tych młodych ludzi, co dziś też się do Swoją ciebie zgłoszą, nie? Swoją drogą wydaje mi się, że trochę mi to pomogło, tak to, to z dystansu pomogło mi też uwiarygodnić się trochę w tym świecie koszykówki, 100%, trochę do niego wrócić. Nie? No bo, tak. no, bo bardziej... No... To jest taka prawda, że bardziej chyba zas zasłynąłeś z tego, niż bardziej, że grałeś, prawda? Jest tak, tak. No bo to, tak, bo to, to nie ma co tu ukrywać. To, 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 że ja grałem w kosza, to wiedzieli ludzie lokalnie, tak, bo no wydaje mi się, chodzi, że nie? tutaj we Wrocławiu to generalnie, no nie chcę powiedzieć, że byłem rozpoznawalny, ale ci, co się interesowali koszykówką, to wiedzieli, kim jestem. Tak. Ale tak w, w całej Polsce, no to generalnie ci, przeciwko którym grałem, może, nie? Ale, ale nie bardziej. A teraz dzięki temu z dystansu, no to jednak chyba z tego, co wiem, dużo sportowców, dużo koszykarzy ogląda te moje rozmowy z Aronem, co mnie bardzo cieszy. Może wyświetle nie ma bardzo dużo, ale, ale fajnie ludzie oglądają. No no tak, Bo ty ile miałeś lat, jak powiedziałeś, stop z basketem? 24. No to jak młody chłopak tak naprawdę to jeszcze ile grania byłoby przed tobą. Y... Niedawno ruszył sezon NBA. Zapytam cię, czy coś cię zaskoczyło. No, wszyscy się cieszymy, że wrócił w miarę normalnie. Coś cię zaskoczyło yy, na początku? Jakaś drużyna zawodnik? Wiesz, co w ogóle ten początek, to ja uważam, że był mega szalony i że takich zaskoczeń było sporo. Yy... No, zaskoczyło mnie zwycięstwo Dallas Mavericks o 50 punktów nad Clippers'ami. No, powiem ci, to cios I zaskoczyło mnie to, że to było ich jedyne zwycięstwo przez długo, długi czas. Bo też Mavericks wydawało mi się, że będą grali lepiej w tym sezonie niż w poprzednim. Na razie grają no, przeciętnie. Eee, no Houston Rockets i te perturbacje dookoła Jamesa Hardena, no to nie mogły się skończyć inaczej, ale bardzo mnie cieszy John Wall. Fajnie, prawda? Ja, tak, ja w ogóle bardzo lubię tego gościa. Miałem okazję być w Waszyngtonie na, na czterech meczach, za czasów jak Marcin Gortet tam grał, bo moja żona tańczyła na Polskiej Nocy. No. Razem z twoją żoną. Coś kurde, szykujesz chyba, jak ten odcinek pójdzie, to Julia coś szykuje <laughs> na będzie Ja miałem okazję się, jako, <laughs> <Miałem okazję> jako <laughs> półorganizator, a pół kibic, pojechać tam i, i oglądać te mecze. Więc Johna Wola też miałem okazję oglądać z bliska No i uważam, że to jest fenomenalny gość. I cieszę się, że po dwóch latach przerwy wrócił w takiej formie. No, dużo było takich rzeczy większych lub mniejszych, które zaskoczyły na początku. Orlando na drugim miejscu na wschodzie. Tak. Comando. Nowy Jork. 4-1 chyba mają bilans 5 pięciu ostatnich meczach, więc dawno, dawno żok. tak nie było. A na, na, na minus ktoś? Jakaś drużyna. No Dallas, chyba, chyba Dallas, jednak. Dallas bardzo, no bo oni zaczęli chyba 1-5, mieli bilans na początku, teraz coś chyba wygrali, ale, ale jednak jakoś spodziewałem się więcej po nich. No ale Porzingisa też. Tak, nie było, tak, no ale oni też mieli mecze w zeszłym sezonie, kiedy go brakowało, a jednak wydawało się, że, że grali lepiej, więc no Dallas było takim rozczarowaniem. No i ten jeden mecz Clippersów, ja nie wiem co się wydarzyło, no to dla mnie to był... Tak chyba brak mienia, profesjonalizmu tak, bardziej. Chyba, chyba tak, bo to aż nie wypada. Nie? Tak z samego szacunku do, do siebie można przegrać. Wiesz, ale... wiesz, oni wygrali z Lakersami, wygrali z Denver i nagle z przeciętną drużyną, która była bez zwycięstwa, przegrywają o pięć do przerwy. To nawet chyba brak, bo i nie grał. Nie? Rozciął... No dobra, ale to jest ja. nie, nie usprawiedliwia się no tym. To, dokładnie. 60, 50 punktów by nie rzucił pewnie w tym meczu. Że... No nie. Yy, no dobrze, a faworyci twoim zdaniem na mistrza NBA? No, wydaje mi się, że nie będę tu oryginalny. Lakersi w zeszłym sezonie byli bardzo mocni. Wydaje mi się, że te ruchy, których dokonali w off są na plus. Podobają ci się. Hamel, tak. Schroeder. No, Gasol. Gasol może być taki kluczowy też. Dokładnie. Nie? Ja uważam, że to jest taki mało wspomniany dodatek, ale też zobacz, że oni mieli Javela McGee i Dwighta Howarda, którzy w tych meczach ze smallbolem musieli siedzieć na ławce, no. bo trójką mnie grozili. I w obronie też sobie nie dawali rady z mniejszymi. Myślę, że Gasol będzie się lepiej w tym odnajdywał. No poza tym, Shredder też jest lepiej rzuca niż Rondo i chociaż Rondo ma fajne umiejętności takie playmakerskie, no to Shredder w razie czego może być bardziej takim Lou Williamsem. Młodsza wersja Rondo taka. Lepsza no i z nowsza, rzutem. Nowsza, no. no bo on wiesz, on jak stanie szeroko i Lebron mu poda piłkę, to on więcej trafi do Ale tam Rondo, w, tej, w tej mańce coś Rondo przysmażył zawsze. Coś to. tam tak. Ja <laughs> jestem zaskoczony, on całkiem nie rzucał. Dobrze rzuca, grał, No właśnie. No. Czyli Lakersi, nie masz kogoś jeszcze? Czy wydaje mi się, że yy, wydaje mi się, że Brooklyn jest taką nieobliczalną bombą. Trochę zaczynam przestawać wierzyć w Milwaukee Bucks. Przez dwa lata ostatnie wierzyłem w nich bardzo i wydawało mi się, że oni no, muszą dochodzić do finałów i muszą stawić czoła Lakersom, ale rozczarowują konsekwentnie w playoffach i nie wiem tak naprawdę gdzie jest problem, no bo Janis gra wyraźnie słabiej i jak odpływają ja od jest. niego nie ma, nie ma rzutu i koniec. Jak twój najlepszy zawodnik nie potrafi rzucić za trzy, to wszyscy się cofają. Ja myślę, że wiesz, trochę to też była przyczyna, kiedy Boston Celtics, mój ukochany, przegrywał z Lakersami w finałach w 2012 roku, bo rondo był na boisku. I rondo wtedy w ogóle nie rzucał za trzy. Obrońca, który krył rondo albo podwajał Alena, albo się cofał do trumny i się robiło tak gęsto, że ciężko było cokolwiek rzucić. I wydaje mi się, że tu jest trochę podobnie, no z czasami przysmaży tą trójkę. Ale to nie jest takie. Ale to nie jest to. To nie jest to. I no i uważam, że Brooklyn Nets e, mogą zatrybić, no bo tam moim zdaniem potencjał ludzki jest niesamowity. Durant jest jednym z najlepszych moim zdaniem zawodników w historii NBA pod względem umiejętności. No gość ma 20, biega, kozuje, rzuca zewsząd, no po prostu wszystko potrafi zrobić na boisku. Kyrie Irving, jeżeli zaakceptuje swoją rolę przy Durancie, może być takim gościem jak był przy Lebronie w Cleveland. No i reszta też jest naprawdę dobra. Więc jeżeli to Nesh fajnie poukłada i jeżeli tam jakoś charakterologicznie to się nie rozsypie, to oni mogą być groźni dla każdego. Ale to jest taka bomba, że równie mm. dobrze zaraz wiesz, Durant zacznie robić fake konta na Twitterze, tak, Irving ale... zacznie opowiadać o płaskiej ziemi i się drużyna rozpadnie. Tak, ale dopóki mają zdrowego Duranta, to, to są naprawdę mocni. Tak myślę. MVP, kto Twoim zdaniem pokusi się od? Ja bym powiedział ci szczerze, że, że, że mocno wierzę w Stefana, że może to zrobić sam dla siebie, z szacunku takiego dla siebie, bo raczej nic takiego przy braku kleja nie osiągnął, ale, ale dla siebie może będzie chciał coś takiego zrobić. Wiesz co, ja powiem ci, że indywidualnie to mogłoby być możliwe, ale wydaje mi się, że Warriors niestety... Nie powalczą zbyt mocno o wysokie miejsca w konferencji. I to myślę, zachodnej. że może być kluczem, że jednak najczęściej pozycja... tak jest, że MVP jest wybierany jednak z tych topowych zespołów, no tak, tak, tak. więc ja bym obstawiał, że to może być albo Durant, albo jednak Janis mimo wszystko, albo LeBron. Widziałbym tutaj też na przykład, powiem Ci szczerze, ja mam dużą wiarę w Jasonie Tatumie. Jeżeli Boston będzie grał dobrze, bo no. mi się wydaje, że Boston jednak te zmiany porobił takie sobie, i wydaje mi się, że z Brooklynem i, i z Milwaukee będą mieli ciężko, żeby powalczyć. W serii, nie? Tak, ale gdyby skończyli na drugim, trzecim miejscu i Tatum miałby super indywidualne statystyki, to też czemu nie? Akurat wydaje mi się, że z Denver, które wydaje mi się, że może być wysoko, nie będzie raczej kandydata do MVP, bo oni grają bardzo zespołowo, podobnie Portland czy Clippersi. No więc jednak chyba bym obstawiał na to trio LeBron, Janis albo Durant. A jeszcze dwa ostatnie: Most improved player. Kto taki może być, twoim zdaniem, że zrobi taki postęp? To jest chyba zawsze najtrudniejsza, najtrudniejsza nie, nie... ocena. Ja na przykład w zeszłym roku się zupełnie nie zgadzałem z tą oceną, bo dla mnie Devontae Graham, który tam rok wcześniej grał po chyba 10 minut i notował po trzy punkty, nagle zaczął łoić po dwie dychy na mecz, no to jest dla mnie mega postęp. Tutaj naprawdę to jest ruletka. ruletka. Kogo byśmy mogli mieć takiego? No ja uważam, że tylko w statystykach nie będzie tego widać. Uważam, że Trey Young może grać coraz lepiej yy, i Atlanta będzie grała dużo lepiej, więc to może być jakiś tam czynnik, no ale to dzisiaj to jest moim zdaniem strzał w ciemno. A kogo z debiutantów yy, będziesz obserwował najchętniej? No LaMelo to chyba no. każdy będzie oglądał z ciekawością, no ale mnie też ciekawi ten, ten Anthony Edwards, który był z pierwszym numerem wybrany, a najlepszym fitem mi się wydaje James Wiseman. Y Zdecydowanie, nie? Brak taki Javel Maggi za dobrych czasów, jak tam był. Nie? Mi się wydaje, że to w ogóle była trochę taka próba odtworzenia tych Warriors takich, co zrobili 739, bo gdyby Clay był zdrowy, Draymond yes. i jeszcze Wiseman pod koszem, to tam naprawdę będzie paka i tam w przyszłym roku wszyscy będą się ich bali. Na pewno, ale wiesz, brakuje kogoś, za, zamiennika za i Goodale, i Livingston jak wchodził tak, z ławki. tam Jezus, była bardzo to, co, mocna ławka, to, zgadzam się. To, 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 to kibice też powinni pamiętać, że ci robili robotę, jak... Zdecydowanie. ...wchodzili. Słuchaj, mamy konkurs. Pięć prawą, pięć lewą. Teścik. Teścik. Na stojąco. No. Ach, dobra, damy ci jeszcze pię... Y Otapczan? Jak trafisz Otapczan i wpadnie, y to... Nie, nie chcę zryfugowej. To jedziesz normalnie. To masz 01. <gry> Kurde. Masz... Brawo, brawo, bawo, brawo. Aj, Otapczan. Wszystko i... Za no, Może z, z dalekiego dystansu. 1, 5 Lewa. Lewa. Ojej, fatalnie. Lewa do tramwaju widzę. Tutaj coś padnie. Zobaczymy. Aj, to się wylało. Ale nie ma litości tym babkiem. No. I już dlatego już nie gram w kosze. <laughs> o nie. Ojej. O, airball, świetna. Źle. Teraz masz 3. Słuchaj, nie mogłem rogów znaleźć, ale <laughs> zrobię coś z tych. A tak, z z dystansu. Od razu babuja wpadła. Ale żeś trafił chłopie, tak to nigdy nie wpadłeś. jeszcze. rukowała widzisz? Jedziesz. A! Uś! I w tapczan. jeszcze ile to było? Babunia o tapczan. Trzy w sumie. Trzy? Dramat. To Tomek się fix będzie śmiał. Ja wiem, wiem. Widziałem on czwórkę dziawdną. Ja tu miałem ambicję, żeby dychę ustrzelić, a tu proszę. Bardzo dobrze ci nie. Wiem. To się wytnie, zrobimy jeszcze raz. No. Oh. Nie robimy. No dobrze. Właściwie to wszystko bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś. Dla mnie bardzo było też ważne to, żeby powiedzieć chłopakom o tym, że będzie będzie taka rzecz, której nie było chyba w, jak do tej pory w Polsce, że będzie człowiek, który oficjalnie gdzieś tam z ramienia, czy przy współpracy z zawodowym związkiem koszykarzy, będzie mógł pomagać takim chłopakom. Tak, no mam nadzieję, że to, że to fajnie wypali. To pierwsze spotkanie cieszyło się takim nawet rozsądnym zainteresowaniem. Tam może nie było bardzo dużo ludzi, ale ci, którzy byli, to byli bardzo aktywni, chętnie się potem spotykają, więc mi się ten kierunek bardzo podoba tak. i mam nadzieję, że to się będzie fajnie rozwijało. Pan Adam ma pytanie. Nie, 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 trzeba, nie trzeba być w związku. Wiem, że dzisiaj tam w związku zawodowym jest na razie chyba tam kilkadziesiąt osób zaledwie. Ja się nie zamykam na nikogo. S -s -s ja, ja słyszałem, że jest problem, że chłopaki, chłopaki nie chcą się zgłaszać, czy tam składki im się nie chce płacić, ale chyba jednak taki związek powinien być. Chłop myślę, że tak, bo to. Powinniśmy się że... trzymać razem, nie? Tak, i potem jak trzeba się o coś zwrócić, czy potrzeba nagle jakiejś pomocy prawnej, czy coś, to jest problem, a tutaj możesz to mieć w ramach jakichś składek, więc myślę, że, że warto to zrobić. Natomiast no, ja generalnie nie zamykam się w ogóle na nikogo. Ani na sportowców, ani na biznesmenów, ani na nikogo. Czyli no ja... pan Adam też może się zgłosić. Każdy, zapraszam. <noise> a kiedy następne spotkanie macie? Wiesz co, nie mamy ustalone jeszcze daty. Yy, ja na razie indywidualnie sobie robię spotkania czy przez Skype'a, czy Zoom, czy, czy na żywo z tymi chłopakami, którzy byli wtedy, a nie mamy jeszcze kolejnego, konkretnego terminu ustalonego. Życzę ci dużo zdrowia, szczęścia, yy... I spełnienia marzeń, żeby to, 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 to NBA, żebyś mógł gdzieś tam e, zrobić kiedyś i rozwijać ten kanał. Może coś razem wymyślisz. Może razem to, właśnie może trzeba by... może Ekipę jak... we Wrocławiu, mamy mocną jeszcze, Keep the Beat. Keep the Beat jest, jest yes. pan Adam, który by montował tylko ktoś musi sos położyć porządny na to, Także jak ktoś to ogląda i ma ochotę po NBA, po... zrobimy na żywo e, rozmowę, to trzeba położyć tam, wiesz, parę kapci i będziemy robić. Zapraszamy. Dziękuję ci bardzo Dzień i do tam. zobaczenia. Do zobaczyska.